Reset Obywatelski. Dobry wieczór. Karolina Rogaska, Reset Obywatelski, audycja Porówno. Dzisiaj, tak jak Państwo widzieli, producentem programu jest Jacek Peszek, za co bardzo mocno dziękuję za wspieranie naszego Resetu Obywatelskiego. Oczywiście wspieracie też samą swoją obecnością. Cieszę się, że do nas dołączacie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o kulturze tworzonej przez lesbijki, w której występują lesbijki, ale zanim do tego przejdziemy i zanim dołączą do nas nasze gościnie dzisiejsze, to chciałam z Wami tradycyjnie zacząć pytaniem o to, jak Wam mija dzień, jak Wam minął ostatni tydzień, co dobrego się zdarzyło w Waszym życiu, jakie mieliście przeżycia i jak się w ogóle dzisiaj czujecie, z jakimi nastrojami przychodzicie na audycję. Także zapraszam do dzielenia się. Widzę już tutaj, że Julo pisze, że kręci muchy i dzisiaj tylko nasłuchuje. No dobrze, dobrze, to niechże tam sobie te muchy kręci. Ja powiem Wam szczerze, że dzisiaj przychodzę do Was z lekkim bólem głowy. Nie wiem, czym do końca to jest spowodowane, czy to jest jakieś, zaczyna się już przesilenie wiosenne, czy o co chodzi, ale cały dzisiejszy dzień byłam taka raczej lekko zmęczona i śnięta, mimo że musiałam dość dużo pracować, co się z kolei odbiło na tym, jak się czują moje oczy, które też są dzisiaj dość zmęczone. Dobry wieczór, Gosiu. Jak się masz, z czym dzisiaj zaczynasz, jak się czujesz? Jeżeli masz ochotę się podzielić, to zapraszam serdecznie. No tak, tak jak mówię, ja dzisiaj z lekkim bólem głowy, ale mam nadzieję, że dzisiejsza audycja i dzisiejsza rozmowa, która jak sądzę będzie bardzo ciekawa i nie mogę się jej doczekać, bo sama mam wiele pytań, które chcę zadać, wiele rzeczy, których chcę się dowiedzieć. Pomoże trochę z tym bólem głowy, no i też Wasza obecność, która zawsze jest taka, że tak to nazwę, rozświetlające mój dzień i te moje rozmowy z Wami rozświetlają mi dzień. Adrian pisze na Facebooku, że się cieszy, że w resecie będzie coś o tematyce LGBT+. No jest niejednokrotnie w mojej audycji, więc dzisiaj będzie po raz kolejny i też się cieszę, że jesteś, Adrianie, i słuchasz. Dobry wieczór. Gosia Król w wygodnej pozycji leży, wszystko w porządku. Oczywiście, on jest zawsze wygodny i gotowy. Julo. Odpowiem tradycyjnie, świetny weekend nad Bałtykiem, czuję się dobrze. Nie przejmuję się tym, co w kraju, to najlepsze dla mnie. Bardzo Ci zazdroszczę tego nie przejmowania się przede wszystkim, chociaż Bałtyku też pewnie trochę. Chętnie bym takim jodowanym powietrzem pooddychała. No ale nie mam niestety ku temu okazji i trochę jednak przeżywam to, co się dzieje w kraju, chociaż z każdym dniem staram się coraz mniej, no ale nie jest to łatwe, biorąc pod uwagę to, ile się dzieje i jak się dzieje. Chociaż jakoś tak wyczuwam i taka nadzieja we mnie rośnie, że jednak to jest początek końca Prawa i Sprawiedliwości w tym kraju. No więc liczę, że to przeczucie się sprawdzi za jakiś czas, raczej szybszy niż dłuższy. Fan pisze, nocne Polaków rozmowy. No, nocne, późno wieczorne na pewno. Nie wiem, czy jeszcze takie nocne. Tak jak mówię, będziemy dzisiaj, cieszę się, że Wy się dobrze czujecie, tak jak piszecie. Cieszę się, że dzisiaj będziemy mogli zgłębić temat lesbijskiego archiwum wirtualnego. Już sama nazwa brzmi bardzo intrygująco. Opowiedzą nam o nim Monika Rak i Agnieszka Małgowska, które są twórczyniami tegoż projektu, a poza tym należą do stowarzyszenia Sistrum. I w ramach tego stowarzyszenia też wiele innych ciekawych projektów się dzieje, ale tak jak mówię, to za chwilę się dowiemy. Za chwilę się dowiemy więcej.
Jeżeli macie jeszcze ochotę się tradycyjnie podzielić tym, jak się macie, z jakimi nastrojami przychodzicie i co u Was słychać, to serdecznie do tego zachęcam, żebyśmy się trochę wszyscy rozgrzali i rozgrzały przed dzisiejszą rozmową i przed dzisiejszą audycją. Waldek pisze, że u niego bez zmian, w tygodniu cięcie krzaków, a w ramach rozrywki prace syzyfowe, czyli rozbieranie tam bobrowych. Gosia przestaje przyjmować informacje o polityce w Polsce, dysk twardy się zapchał, szuka miejscówki na wycieczkę na jutro, trzeba wykorzystać słoneczko. Ostatnio w ogóle tego słońca jest tak dużo, że jestem aż zaskoczona i zastanawiam, co się dzieje z tą naszą szarą Polską, ale może to też jest kolejny dobry znak. U Lubomira tradycja, nuda i praca. Tomasz pisze na Facebooku z kolei, że nawet gdy nad ludzkim wysiłkiem albo cudem pozbędziemy się dobrej zmiany, to perspektywy i tak nie nastrajają optymistycznie. No ja myślę, że od czegoś po prostu trzeba tę zmianę zacząć, tę naprawdę dobrą zmianę, a nie taką zmianę, że tak powiem, byle jaką. No już samo odsunięcie ich od władzy byłoby dużym krokiem, a co by się wydarzyło później, no byłoby dużo do naprawiania, bo dużo popsuli. Jan się czuje jak U235, czyli wyjątkowo unikatowy, gdzieś tak w 0,7%. Waldek, ciesz się, bo kolejna wichura zbliża się i to gorsze niż ostatnio. No, te wichury są przerażające. Jeżeli ktoś patrzy na to, co się dzieje za oknem, to znaczy widzi te wichury, które się wydarzają co jakiś czas i uważa dalej, że zmian klimatycznych nie ma, no to naprawdę, to podziwiam poziom wyparcia tego, co się dzieje dookoła. Michał czuje wiosnę w powietrzu, no ja też ją powoli czuję i bardzo się z tego cieszę, bo już wyczekuję. Robsonak, u mnie też wszystko dobrze, wszystkie chmury u mnie nawet popadały, ale to bardzo dobrze, bo luźniej w lesie. No lasu też zazdroszczę trochę, poszłabym do lasu, dawno nie byłam w lesie. Lubomir, czy będzie wywiewać PiS ten wiatr? No miejmy nadzieję. Marcin się zastanawia, czy ktokolwiek z PiS zostanie postawiony przed Trybunałem Stanu. Śmiem wątpić, że to się wydarzy, ale kto wie, co przyniesie przyszłość. Może zostaniemy w jakiś sposób zaskoczeni przez te przyszłe wydarzenia. Myślę, że na razie priorytetem jest to, żeby w Polsce zaczęło się w końcu dziać trochę lepiej. Ja się staram tej nadziei trzymać, jest ona bardzo krucha i co jakiś czas podupada w związku z działaniami rządu i w związku z tym, co się dzieje dookoła i też w związku z tym, jak nasze społeczeństwo jest podzielone, ale może się doczekamy. Julek, wreszcie będę miał co kopać sensownego, jak umrzecie. No nieźle. Waldek, oglądasz też wznowione rozgrywki Ligi Mistrzów. No dobrze. Konferencja na destynację póki co wygrywa rezerwa do Beka. Czy moja mama miała na imię Nadzieja? Nie. Nie miała, znam to przysłowie, że nadzieja matką głupich, ale może naiwnych, ale nie. Nie miała, moja mama ma dalej zresztą na imię Alicja, więc może jestem z krainy czarów w związku z tym po mamie. Adrian pisze, że chciałby ludzie, szczególnie w małych miastach i wsiach, się obudzili, przestali przyglądać obojętnie na to złego, co wyczynia władza. Mam dość bierności, destrukcji państwa, niszczenia gospodarki, brutalnego łamania praw osób, praw kobiet i osób LGBTQIAP.
okropnie się czuję, gdy widzę taki marazm i brak zainteresowania polityką, bo przez to jest naprawdę źle. No jest źle, niestety. Ja też domyślam się, jakie mechanizmy społeczne wpływają na to, że ta obojętność i ten marazm są aż tak głębokie, ale to trzeba takiej dużej zmiany oddolnej, też zmiany myślenia. Też myślę sobie o tym w tym kontekście, że na przykład w niedzielę byłam na proteście przeciwko Lex Czarnek. Było więcej osób niż się spodziewałam, ale moim zdaniem dalej za mało, a w mojej opinii, to już powtarzałam niejednokrotnie, to jak wygląda edukacja bardzo mocno wpływa na społeczeństwo i jeżeli w końcu nie zaczniemy wagi tej edukacji doceniać i walczyć o to, żeby ona wyglądała inaczej, co oczywiście w czasach Czarnka jest bardzo trudne, w czasach Czarnka i kurator Nowak, ale to jest ogromnie ważne i to jest taka podstawa, bo to w jaki sposób wykształcimy te młodsze pokolenia i czego je nauczymy, czego one, co one wyniosą ze szkoły, to bardzo wpłynie na to, jak się będą potem, jak się będą zachowywać potem. Nadzieja, Julo, ma na imię nalewka, która czeka na Karolinę Jasiotora. To prawda, ta nalewka nam czeka i czeka, ale się doczeka, spokojnie. Lubomir, widzisz Karolinę, a moja miała co prawda na drugiej, więc chyba dlatego częściowo jestem obciążony. Tomasz stwierdza, że trzeba liderów, a okaże się, że marazm nie jest taki znowu porażający. No może tak będzie. Liderów takich opozycji stanowczych, którzy mogliby za sobą pociągnąć jakąś zmianę społeczną, też zdecydowanie brakuje. No dobrze, moi drodzy, to teraz zagramy sobie trochę muzyki po tym naszym wstępie, a ja już po... A jeszcze dodam, że Adrian pisze, że mieszka w Sanoku i razi go, mierdzi go to, co się dzieje w jego mieście. Ale wiesz, Adrian, to jest super, że ty się starasz i że walczysz. I myślę, że to jest taka postawa, postawa ważna, postawa prospołeczna i postawa, którą warto wspierać. Więc super, że to robisz i że się starasz. No dobrze, to trochę się rozgrzeliśmy i rozgrzałyśmy, więc zapraszam na kącik muzyczny. Zapraszam, żeby Asia coś dla nas zagrała, a po tym jak minie piosenka, to dołączą do nas już nasze gościnie. Przy tobie liza zagrodą, lekarz leczył żywą, lekarz leczył żywą wodą, czy z gorączki, czy z uroku, czy na czarną, kolkę w boku, kolkę w boku. Przy tobie liza zagrodą, lekarz leczył żywą, lekarz leczył żywą wodą. Żywą wodą przy tobie liza zagrodą, lekarz leczył żywą wodą, żywą wodą. Była Hanna przecudowna kobieta, kochał Hannę wędrowny poeta, lecz się panu Bogu spodobała, zabrał poetę do siebie, znikło wędrowne ciało, dusza dawno już w niebie. Nie chciała na dłużej żyć, zaczęła twardą wódkę pić, aż się pojawił dobry człek i tak Hanusi biednej rzekł.
zdradziła, chciała powrócić potem. Katuj duszy. Prawdą żył wielica za grodą. Lekarz leczył żywą, lekarz leczył żywą wodą, żywą wodą. Czy z gorączki, czy z urąku, czy na czarną kolkę w boku, kolkę w boku. Czy to wielica za grodą. Lekarz leczył żywą, lekarz leczył żywą wodą, żywą wodą. Czy z gorączki, czy z urąku, czy na czarną. Gwiazdeczki tuli, tuli, w tem żywą wodę otruli. Przyszli po nocy jak z piekła, żywa woda się wściekła. Śmiertelnym dyszy woda tchem. Dzień dla niej nocą, nocka dniem. Ach, żywa wodo, żyj nam, żyj. I żywą wodę, wodę pij. Prawoteka. Sędzie Monika Ciemięga, Jolanta Jerzewska i Marta Kożuchowska-Warywoda z Fundacji Edukacji Prawnej Justitia zabiorą Was do świata pełnego teczek z aktami. Wyjaśnią, na czym polega praworządność, sprawiedliwość, ale także jak uniknąć problemów z prawem. Porozmawiają z zaproszonymi gośćmi, odpowiedzą na Wasze pytania. Nie musicie wstawać. Sąd idzie w poniedziałki o 21 w Resecie Obywatelskim. Reset Obywatelski, Karolina Rogaska, audycja Porówno. Zaraz dołączą do mnie moje dzisiejsze gościnie, czyli Marta Rak i Agnieszka Małgowska ze stowarzyszenia Sistrum i opowiedzą o bardzo ciekawym projekcie, który niebawem będzie miał swoją premierę. Zapraszam gościnie do nas. Witamy. Hej, cześć. Cześć, cześć, dobry wieczór. O, jest wieczór. Jeszcze. O, jest jeszcze, będzie nam towarzyszyć Rutka, bo jeszcze tutaj z nami jest Momo, producent filmowy, też krajowy, Momo Production. I tu mogą się dziać różne rzeczy, więc od razu mówimy, że one mają swoje życie, zwierzęta, i chcą wziąć udział. Ja to rozumiem. Za mną tam, nie wiem, czy widać, z tyłu leży mój kot Klusek, który czasem tam tutaj. Tak. Czasem też lubi się tutaj pojawić i zaprezentować, więc zwierzątka są bardzo mile widziane podczas audycji. Także jak tylko będą miały ochotę, to zapraszamy. Tak jak powiedziałam w takim krótkim wstępie już wcześniej, jesteście, tworzycie stowarzyszenie Sistrum, które się przygląda w ogóle lesbijkom i w kulturze, ale też lesbijkom, które tę kulturę tworzą. I przygotowujecie projekt, który nazywa się Lesbijskie Archiwum Wirtualne. Więc może od tego bym zaczęła, bo on, z tego co pamiętam, 25 lutego ma mieć swoją premierę, ma ujrzeć światło dzienne i będzie do oglądania przez taką szerszą publiczność, zarówno stacjonarnie, jak i potem w internecie. Jakbyście mogły powiedzieć, cóż to jest za projekt?
Najpierw musiałobyśmy jeszcze tylko tak, ja jestem Agnieszka, jedna, druga damskiego tandemu twórczego. A ja jestem Monika, druga, druga damskiego tandemu twórczego. Przedstawiamy się zawsze w ten sposób. Taka. Tak, dlatego że dość charakterystyczne jest to, że jak są dwie dziewczyny w parze i coś robią, to czasem się myli, nie wiadomo do której jak mówić. To w sumie to nie ma znaczenia, ale tak może tak na początek jeszcze. Ja to ja, Monika to Monika. A ja bym powiedziała o tym, że skrót od tego archiwum, lesbijskie archiwum wirtualne, to jest love, więc będzie z miłością. Love, love, love. Love, love. Miłością będzie. I ten projekt jest konsekwencją, i teraz uwaga, dla niektórych straszna liczba, dla nas nie, 13 lat naszej relacji osobisto-artystycznej. 13, bogliczna liczba, wiesz, po prostu tyle miesięcy ma rok księżycowy, no trochę też te klimaty, więc w 13 roku naszej aktywności odpalamy to love, bo ja nie wiem odkąd Monika, ale ja na pewno chciałam, żeby to, co dotyczy polskiej leskultury, zaraz będę jeszcze mówić, bo mamy tam gwiazdkę. Aha. Na pewno ją zobaczyłaś. Tak, tak, tak. Prawda? To ma szczególne znaczenie, ale najpierw jeszcze, bo jest oczywiście bardzo dużo do powiedzenia. Na początku to, że ja właściwie dość szybko pomyślałam, że chciałabym mieć takie miejsce, wszystko jedno, czy ono będzie realne, chociaż kiedyś bardziej myślałam o realnym, czy ono będzie wirtualne, żeby można było się tej polskiej, nie boję się tego słowa, albo w Polsce, w kulturze kobiet nieheteronormatywnych przyjrzeć, bo jest trochę tak, że co jakiś czas, to są pewne cykle, nagle jakaś grupa osób kobiecych po prostu mówi, zróbmy coś, czemu niczego nie ma, przecież jest pusto, no i ja za każdym razem sobie myślę, że to jest nieprawda. Tylko nie ma takiego miejsca zbiorczego, do którego można by się odnieść. Kiedyś, dawno temu było coś takiego jak Ola Archiwum. My nie jesteśmy tu pierwsze. Ustalmy tak, to, tak, że przed nami było masę kobiet, tylko nie zawsze miały możliwości, albo też no, coś się zaczynało, nie było przede wszystkim na to funduszy w ogóle i robiło się to tak zwanym własnym sumptem we własnych mieszkaniach w piwnicach. I to też się wyczerpywało. I dlatego ta kultura lesbijska jest taka nie na wyciągnięcie ręki przez tą niedostępność, przez tą niemoc. Jakby żadnej, nie ma tak zwanych organizacji, w sensie takich stacjonarnych, wiesz, nie ma budynku. Mhm. Tego typu rzeczy, które są niezbędne do tego, żeby taka kultura została zmaterializowana w jednym miejscu. Więc my wymyśliliśmy, że zrobimy coś takiego jak wirtualne, wirtualną rzecz, czyli coś, co będziesz mogła zobaczyć w necie, czyli nie mamy w domu pudeł z artefaktami, jakichś tajemnych rzeczy. My to zbieramy raczej w formie wiedzy, którą się chcemy podzielić, tak żebyśmy się mogły wymieniać tym i budować pewną strukturę, która będzie potem sobie pączkowała. Jeszcze tylko dodam o jednej rzeczy, że my jesteśmy dwie, Agnieszka i Monika, tak, i jeszcze Maja Korzeniewska, która jest naszą trzecią, tak, trzecią ręką, tak, współprzewodniczącą. Tak, mamy bardzo równościowy układ. Jest to równo, jest to równo. Tak. A to pasuje bardzo i do audycji. Właśnie o tym mówiłam. Więc no, musiałybyśmy pewnie, na szczęście w ogóle bardzo Ci dziękujemy, bo mamy trochę więcej czasu niż 5 minut, żeby o tym powiedzieć, więc będziemy pewnie szczegółowo o różnych rzeczach mówić. Na razie jest to, że to powstało i że to jest wynik jednak pracy bardzo wielu kobiet. Tylko to było do tej pory jakoś tak nieukorzenione. Ja mam świadomość, że wirtualność jest też nieukorzeniona. Wszystko w chmurze, nadchodzą czasy, wodniczki, w związku z tym jeszcze bardziej będziemy wszyscy w chmurze, ale i wszystkie, ale wydaje mi się, że jednak jest to będzie, że to będzie bardziej dostępne. To też jest de facto takie miejsce, w którym te wszystkie nasze projekty, które robiłyśmy, takie, które skupiały się na wyszukiwaniu, rozmawianiu, na produkowaniu również rzeczy artystycznych i oglądaniu tych rzeczy w przestrzeni publicznej, acz są te rzeczy bardzo takie efemeryczne, to znaczy nie są to rzeczy w takim obiegu głównego nurtu, więc to są ofowe rzeczy, które
można zobaczyć raz, dwa razy. My to jakby zbieramy, jeździmy, oglądamy i zapisujemy to potem w jakiś sposób i chcemy po prostu jakby to w pewnym sensie pokazać, że ta kultura jest, ona była zawsze i mówienie o tym, że nas nie ma, jest błędem, tylko trzeba umieć szukać. Trzeba umieć spojrzeć nie tylko poprzez kulturę mainstreamową, tylko również poprzez kulturę offową, trochę inaczej, bo też lesbijki trochę inaczej się, jakby trochę inaczej się zaznaczają w przestrzeni publicznej niż geje, niż osoby niebinarne, niż osoby trans i tak dalej, i tak dalej. Po prostu mają inny sposób tej komunikacji wynikający jakby też z doświadczenia bycia kobietą. A ja nie może tak długo, więc tam zadawaj pytania. Tak. Właśnie się chciałam tutaj wciąć i w ogóle jakby mam dużo pytań w głowie a propos tego projektu, ale jeszcze chciałam dopytać, jakby czego tam się możemy spodziewać, bo ja doczytałam, że wy sięgacie jakby w tych poszukiwaniach tej kultury, czy opowiadaniu o tej kulturze aż do XIX wieku, więc to jest kawał czasu, jakby też kawał, podejrzewam, materiałów, które jakby przerobiłyście i przejrzałyście, więc się zastanawiam, co my jako widzowie i widzki będziemy mogli, czy jako odbiorcy i odbiorczynie tam znaleźć. No, to jest tak, że oczywiście to nie jest tak, że tego 25, bo zostanie uruchomiony wielki portal, którym będzie już wszystko. To jest tak, że dla nas było najważniejsze to, żeby z tym ruszyć, bo czujemy to jako zobowiązanie. Oczywiście to dawno robiłyśmy, ale że jest takie miejsce i że zostało to również wsparte przez fundusze norweskie w ramach programu Aktywni Obywatele. My zawsze robimy korektę Aktywne Obywatelki. Naprawdę nie wiem, dlaczego to się tak stało. Po prostu nie wiem, dlaczego tam nie ma końcówek żeńskich, już nie mówiąc o końcówkach neutralnych. To mnie w ogóle zastanawia. Znaczy to nie jest pretensja, tylko po prostu jakaś taka mocna niewygoda. Więc ruszamy z tym, żeby po prostu, to jest trochę tak jak ruszyła lokomotywa, będzie jeden wagon, dwa wagony, a potem będziemy dołączać kolejne. Bo no nie da się, to znaczy to po prostu tego jest bardzo dużo, wiele rzeczy już zebrałyśmy, no ale to po prostu jest na lata praca, to znaczy to nie jest tak, że my to zrobimy i to jest gotowe dzieło, tutaj nie można mieć umowy o dzieło. Znaczy, tutaj jest umowa o pracę wieloletnią, wiesz. To jest trochę tak, że my mamy materiały, które są rozsypane w różnych innych miejscach, bo prowadzimy wiele, wiele stron, znaczy mamy wiele projektów, które funkcjonują w internecie i myślę, że ludzie nie kojarzą, że to robimy my, a okazuje się, że robimy to my. Więc, ale one sobie tam funkcjonują w różnych miejscach i to są też rzeczy z tamtych projektów, tylko dotyczące wyłącznie kobiet albo osób, które jakby postrzegają siebie jako kobiety. Albo się urodziły kobietami tylko i jakby funkcjonują w innych opcjach. Więc jakby to nas jakby w tym projekcie interesuje, tak naprawdę to nas głównie interesowało zawsze. I dlatego też przy naszym lawie, tak samo jak przy Sistrum, jest tak zwana gwiazdka. Wszyscy pytają, czym jest gwiazdka. Tutaj mam gwiazdkę. My też tu mamy gwiazdkę. Zaraz pokażę wam. Tak. O, tu się zagwieżdżę. To jest nasz Sistrumowy znaczek. I o co chodzi? Ta gwiazdka. Przepraszam bardzo. Już. Tak, no ja tutaj mam taką. Order pokazuję. Order, tak, order gwiazd. Order gwiazd. O co chodzi z tą gwiazdką? Jakby centrum naszego zainteresowania jest lesbijka, ale słowo lesbijka i w ogóle pojęcie lesbijka nie jest taką oczywistością w Polsce. Wiele kobiet nie chce się nazywać lesbijkami, wiele kobiet mówi, że nie chce się kategoryzować w żaden sposób, że mogą funkcjonować w jakichś relacjach, ale nie chcą się nazywać. Albo mówią, że no, to jest bardzo szerokie. I myśmy postanowiły zrobić coś takiego, że ponieważ no, my się identyfikujemy z lesbijkami, takimi po prostu lesbijkami. Takim trochę, ja jestem takim trochę retro stylu lesbijką. No to właśnie z krawatem, rozumiecie, taką. Tego typu. I tak się jakby, to jest moje to gender, które ja sobie, jest mi w nim wygodnie. I są też takie lesbijki jak ja, ale to jest bardzo szerokie. I nas interesowało to, żeby się w ogóle porozumieć z kobietami, które są nieheteronormatywne.
osobami. Z osobami, już, tak, z osobami jakby rozszerzamy. Z kobiecym doświadczeniem. Tak, z kobiecym musimy doświadczeniem. Być tutaj precyzyjne, tak? Tak zwane osoby AFAP, o tym jeszcze będziemy mówić przy okazji takiego projektu. Też innego. Że to nas interesowało, więc dałyśmy sobie tą gwiazdkę, która nam otwiera drzwi. To znaczy w centrum jest lesbijka, bo od niej się wszystko zaczyna z naszej perspektywy, ale otwieramy się na każdy dialog, dyskusję, wymianę artystyczną, kulturową z innymi osobami, kobietami, które jakby mają też jakby jest im blisko tutaj. Mhm. Więc dlatego też... Znaczy, no, tutaj musimy powiedzieć jedną mocną rzecz, taką, że jakby w tej przestrzeni jakoś nie ma miejsca. Wiesz, po prostu problem wykluczenia jest oczywiście trudnym problemem, ale no, muszą być takie miejsca, gdzie osoby z kobiecym doświadczeniem muszą poczuć się bezpiecznie i nie bojować ciągle o rzeczy, które się bojuje w życiu codziennym. Ja tutaj słyszałam też we wstępie o tej Polsce, która nas udręcza, o tym po prostu, przepraszam, to jest taka dygresja. Zdarza mi się, że mam na przykład 10-godzinną próbę teatralną, zawsze na tematy lesbijskie, albo przynajmniej z wątkiem, to żarcik, nie żarcik. Wiesz, zaczynamy tę próbę, jesteśmy odcięte od rzeczywistości, odpalam, bo wtedy też staramy się nie komunikować w żaden sposób, także komórki ułożone, żeby się nie denerwować, żeby się skupić na procesie. I wiesz, i nagle, kurczę, ja odpalam neta i patrzę, że coś się w Polsce zdarzyło. Znaczy, tu nie ma ani chwili oddechu, 10 godzin. Kurczę, co to jest? A ja po prostu rano nie ma Czarnka, wieczorem jest Czarnek. Rano nie ma TVN-u zamkniętego, wieczorem jest zamknięte. Oczywiście teraz mówię w wielkim skrócie. Więc te zmiany. W ogóle szczególnie, że staramy się być na bieżąco, bo jesteśmy jakby zaangażowane społecznie jakby w to, co się dzieje i jakby też reagujemy na to w taki obywatelski sposób, na jaki jesteśmy, na jaki nas stać w tym momencie. Ale tak? Myśmy w ogóle, przepraszam, bo właśnie, i to jest właśnie taka nasza, takie pączkowanie dotyczące. Mówiłam o gwiazdce. Mówiłaś o gwiazdce. No, w każdym razie gwiazdka jest pojemna. Bo mówiliśmy o tym wykluczeniu, ale jednak przestrzeń dla, tu nie ma przestrzeni dla osób cis, dla mężczyzn. No i po prostu to jest tak, że nie polega to na tym, że oto nie ma wstępu, w tym sensie, że nie można tego oglądać, że nie można przyjść na jakieś wydarzenie, tylko po prostu jakby nie skupiamy się na tym. Znaczy, uwaga, nie opisujemy tego świata. Nie opisujemy tego świata, on jest dość dobrze opisany moim zdaniem, w sensie przestrzeń tęczowa bardzo jakby przyjęła taką neoliberalną perspektywę, de facto pod spodem często płynie patriarchalna perspektywa wykluczająca kobiet. To są już takie rzeczy, które my mówimy i już same myślimy, że bardzo byśmy nie chciały ich mówić, wiesz, bo po co? Ale no, jakby kurczę, tak samo jest tą lesbijką, która wydaje się dla niektórych takim grubym pojęciem, takim pojęciem po prostu ciosanym, wymyślonym też przez patriarchat, ale kurczę, to jest nasza historia, to jest jakiś etap. Dlaczego mamy teraz jakby wyjść na etapie, kiedy jakby nowe pokolenie w ogóle się chce odciąć, uznając, że to jest obciążające, a dla nas nasz kontekst kobiecy nie jest obciążający, w tym sensie jest trudny, ale kurczę, trzeba na niego spojrzeć, trzeba go znaleźć w sobie, bo inaczej to w ogóle ja jakoś mam poczucie, że totalne zagubienie, bo ze mną nie będzie moim zdaniem tak, że nawet jak ten świat jakby zmierza do niebinarności, to po prostu myślę, że ludzie, że jakaś część świata pozostanie w tych tożsamościach, no nie możemy ich teraz wyłączyć. Znaczy tak, jesteśmy jakby, myślę, że po prostu ta różnorodność polega na akceptacji tych różnorodnych tożsamości bez mówienia, która jest fajniejsza, no bo wszystkie są fajne, no. To jest Znaczy byle nie było przemocy i nie było próby dominacji, to oczywiście pewnie była walka każdego dnia, ale zobacz, popłynęłyśmy, ale ty zapytałaś o ten XIX wiek, to znaczy znowu to brzmi po prostu mega, mega poważnie, oto teraz po prostu wyciągniemy jakąś kolumbrynę i będziemy teraz ją ciągnąć i opowiadać o XIX wieku. To jest tak, że na przykład Liliana Zejd zrobiła coś takiego jak Księga Źródeł i przyjrzała się feministkom XIX-wiecznym. Śmichowskiej, Konopnicka, wiesz, my też ta robota też jest w dużym sensie zrobiona, więc my jakby też się temu przyglądamy, ale nie piszemy na przykład elaboratów na ten temat, to jest mega ważne. Na przykład
czyli nie myślimy o archiwizacji w takim bardzo klasycznym sensie. Czyli na przykład, jak powstał spektakl o sierotce Marysi, ojejku, teraz mi wyleciała z głowy Monika, przypomnę. O, w Poznaniu był ten. Tak, ale autorka, przepraszam, bo ja czasem mam takie zaćmienie, też 10 godzin próby miałyśmy. Janiczak. Janiczak, tak. Jolanta Janiczak, no to wtedy na przykład robimy z nią rozmowę i analizujemy to, tak, odwołując się do jej rozumienia na przykład pozycji, sytuacji i w ogóle tej figury, jaką jest Maria Konopnicka, tak, i Maria Golębianka. Rozumiesz, to nie jest coś takiego, że my na przykład jak w historii mówione jest tak, że my słuchamy kogoś, zapisujemy każdy przecinek i oddech. Raczej to nasze archiwum będzie zebranie faktów, czyli to, co jest najważniejsze, ale większość rzeczy w jakimś sensie interpretujemy, nie my same, tylko w rozmowach z osobami, które to interpretują, albo z osobami, którymi robimy projekt. W związku z tym sporo jest tutaj subiektywności, ale nie ma rzeczy wymyślonych. Wiesz, nie ma takich rzeczy. Na przykład to będzie, to już zrobiłyśmy, jest coś takiego jak taki projekt, który się zaczął, on jest bardzo wymagający, więc pewnie to będzie w dość takich nieregularnych trybach się pojawiało. Zrobiłyśmy coś takiego jak podcast ilustrowany o motywach w kinie polskim. Poświęciłyśmy na razie tańcowi i opowiadamy o jakimś wątku, który się pojawia w kilku filmach i to zostało zilustrowane. Fakt jest. Pod tytułem, w jakimś filmie został ten motyw wykorzystany, ale teraz staramy się to zrozumieć i ułożyć to w jakiś motyw, przyjrzeć się temu trochę jakoś tak powiedziałabym refleksyjnie i z jakiejś oczywiście feministycznej, co jest bardzo ważne, perspektywy. To trochę jest też tak, znaczy myślę trochę, ja tak przynajmniej odczuwam, że my jesteśmy trochę nie archiwistkami, tylko takimi archeolożkami, ponieważ w kulturze polskiej, takiej mainstreamowej, głównego nurtu, te rzeczy lesbijskie były, ale były tak naprawdę, to wiedzą tylko lesbijki albo osoby, które mają pewien typ wrażliwości na to. Wiesz, w kinie, nie wiem, lat 70. było bardzo dużo gejów. Tam to był taki zawsze. Bez przesady tak bardzo dużo, ale stosunkowo dużo. Znaczy lesbijek. Ale lesbijek, no wiesz, w węgierskich filmie były dwie. Więc to się, jakby my staramy się odnajdować te wątki, jakby i myśleć sobie, o, tutaj. Ja jako lesbijka widzę, że tu jest coś się dzieje, że tutaj można by to pociągnąć. Oczywiście ktoś, kto myśli według tradycyjnych zasad, metod, mówi, no nie, to jest w ogóle nie, tu się tylko, są tylko przyjaciółki. No ale coś się wynika. Kobiety nie funkcjonowały, lesbijki nie funkcjonowały oficjalnie jako pary, nie trzymały się za rękę, więc ta relacja przyjacielska, ta bliskość, która jest między kobietami. Nawet jeżeli te kobiety nigdy w życiu nie poszły do łóżka, czyli nie było tej relacji seksualnej, ale budowała się relacja, która jest tak zwaną kontinuum lesbijskim, czyli czymś, takiej relacji dużej bliskości między kobietami, która jakby, no też jest jakby takim punktem odniesienia. W XIX wieku żadna kobieta nie mówiła, że jest lesbijką. Tego nie wiemy, ale... Ale no nie pisało o tym. Jestem Genovefa Rzet, jestem lesbijką. Nie ma czegoś takiego pamiętnika. Więc raczej one mówiły o przyjaciółkach, o relacjach, o bliskości i z tego odszyfrowywano, że to coś było dalej. Albo po prostu, tak jak właśnie Dulembianka i Konopnicka żyły ze sobą przez 20 lat. Tak? Na przykład. I w związku z tym, w związku z tym jakoś ta sytuacja jest do zbadania. Mimo, że Maria Konopnicka wielką Polką była i po prostu ikoną narodową, tak? To jakby ja, znaczy i teraz jeszcze chcę powiedzieć jedną rzecz. To jest tak, że ta historia Marii Konopnickiej, która jest chyba najbardziej taką historią XIX-wieczną, która przebiła się do świadomości, jest czymś, co nas interesuje, ale nas nie pochłania. Dlatego, że to już ma swoją recepcję, to już ma swoje sztuki, to już jest obecne w mainstreamie. To, co chcemy bardzo powiedzieć, że bardzo się cieszymy, że się pojawiają rzeczy, które jakby mainstream już zaczął wchłaniać i nie wiem, jest na przykład Kontrola, serial, który zaczął się w necie, teraz jest 2-3 sezony, ale na przykład o tym
napiszemy notatkę i podlinkujemy. Natomiast ja na razie uważam, że muszę poczekać, co z tego wyniknie. Znaczy, my jesteśmy zawsze trochę znaczy wiemy, co się dzieje aktualnie, ale z refleksją krok do tyłu, żeby, wiesz o co chodzi, jakby żeby zaktualizować to, a nie żeby mówić o aktualnością. Do aktualności jest mnóstwo organizacji, mnóstwo portali, osoby prywatne, po prostu to jest coś, co ludzi, że tak powiem, wchłania, pochłania, jara i oni za tym biegną. My musimy się temu przyjrzeć, pozwolę, że to dokończę, że musimy się temu przyjrzeć trochę jakby już z innej strony, więc to jest ta rzecz, do której zmierzałam, to jest, wiesz, to jest to, że nas interesuje wszystko, co jest jeszcze ciągle ukryte. No właśnie chciałam o tym powiedzieć, że jak jest artystka, która zrobi coś, czego nikt nie wie, a wie o tym 10 osób, to my biegniemy robić z nią wywiad. Bo dla mnie to jest interesujące, bo jeżeli jest interesujące, bo potem z perspektywy czasu widzimy, jak te osoby się rozwijają i jak wiele im dało to, że ten wywiad został zrobiony. W pewnym sensie miałyśmy na przykład taką fotografkę, kiedy robiłyśmy Oles Festival, taki festiwal sztuki lesbijskiej w 2012 roku. Potem zrobiłyśmy takie 3 edycje. Maleńki festiwal, ale on jakby był pierwszym takim festiwalem, że chciałyśmy tą kulturę pokazać w jakiś sposób. To powiem, że była taka dziewczyna, która początkowo była pod pseudonimem, potem tak półoficjalnie, a potem nagle była oficjalnie zmieniona nazwiska, podpisywała swoje rzeczy. Więc dla mnie to był taki proces, który mi, znaczy dało mi takie poczucie, że to jest taki typ wsparcia, który my możemy dać i jakby też no, to takiego wsparcia, bo jakby strasznie trudny jest temat coming outów. Na szczęście teraz zaczęto mówić o tym, że to nie jest tak, że każdy, wszyscy się autujmy i lalala, biegajmy z chorągiewką. Nie każdy ma możliwości, nie każdy ma zaplecze, szczególnie kobiety, które są jakby uwikłane często w takie relacje rodzinne, które są trudne, skomplikowane. Biegajmy z chorągiewką, ale ja pobiegnę. To biegę, o, to jest chorągiewka, trochę performujemy. Tak, znaczy tak, no ja tutaj mam chorągiewkę z strun. Ale to jest coś takiego... A, tutaj jestem pokazana, to jest z strun. A jeszcze mogę być bardzo obrazoburczą, to były robione takie plakaty na w 2018 już pokazuję i to jest matka Polka lesbijka. Piękne. Piękne. I to zrobiła jedna z uczestniczek warsztatów i to jest nasze też, no jedno z ulubionych, tak? Czyli, znaczy ja bym powiedziała o czymś takim, że jakby w ogóle, żeby to było jasne, w ogóle nie mamy poczucia, że oto tutaj jakiś parasol taki matronatowy rozpościeramy. Raczej, zwłaszcza przy tych młodych osobach, ja przeprowadzam wywiady, też lubię takie z 2 godziny, tylko że potem je przepisuję. Ja po prostu uwielbiam te rozmowy, mówię naprawdę poważnie, nie duseruję tym dziewczynom czy osobom, bo w większości to już są osoby, które jakby wchodzą w ten świat sztuki, które po prostu pokazują mi rzeczy, które mnie zadziwiają. Znaczy ja myślę, że po takiej rozmowie ja jestem po prostu w ogóle w innym miejscu. Jakby nie wiem, czy chcemy używać, znaczy ja tylko przykładowo, nie wiem, ostatnio rozmawiałam, to też można znaleźć, będzie na pewno można znaleźć na tym labie, ale oprócz tego jakiś czas temu dostało się miejsce od Feminoteki, gdzie możemy wrzucać rzeczy i pewnie one też tam będą jednak alternatywnie też wrzucane, ale na naszej stronie Sisrum jest wywiad z Jul Walkowiak, która opowiadała o takim współistnieniu ze światem zwierzęcym. To jest w ogóle, wiesz, no, my jesteśmy 50-latkami, więc po prostu miałyśmy okazję żyć jeszcze w świecie, kiedy lesbijka nie funkcjonowała, że też użyję takiego okropnego słowa prawie w ogóle, to dzisiaj, kiedy już właściwie może funkcjonować, ale albo też nie funkcjonuje, bo właściwie niekoniecznie lubimy to słowo. Ale ono wraca. Ja wiem, że ono wraca, ale jakby my przez te 50 lat zobaczyłyśmy po prostu totalny skok kwantowy. Tak. Ja też sobie myślę, jak mówicie o tym odkrywaniu takich twórczyń offowych trochę, które, czy jakichś takich historii też lesbijskich, które związane z twórczością, które jeszcze nie trafiły do tego mainstreamu, to też sobie myślę o tym, co się niejednokrotnie pojawia też w dyskusjach w ogóle o społeczności LGBT+, że to jest też ważne z tego względu, że osoby
mogą zobaczyć swoją reprezentację i wy jakby tą reprezentację, wy, że tak powiem, wyciągacie i pokazujecie i że to też z tego względu jest bardzo ważne, bo tak jak mówicie, po pierwsze pojawiają się nowe osoby dzięki wam w przestrzeni, to znaczy gdzieś tam są pokazywane bardziej na powierzchni, z którymi można się jakoś zidentyfikować czy odnaleźć też w ich historii, a po drugie to może ośmielać na przykład do tego, żeby pewniej żyć w tym świecie, który jest dookoła często wciąż taki, szczególnie tutaj u nas w Polsce, taki dyskryminujący, więc to jest niezwykle ważna praca też od takiej strony tożsamościowej, bym powiedziała, czy jakiegoś odnajdywania się osób w tym świecie. Znaczy, powiem ci, że to, co mówisz, ma duży ciężar. Odpowiedzialności, ja, tak. Odpowiedzialności, ale ja się w ogóle, wiesz, znaczy ja w ogóle lubię słowo odpowiedzialność, nie tylko słowo, bo mi się wydaje, że to, co nam pozwoli poprowadzić ten projekt bez względu na wszystko, to jest właśnie to, że myślimy, że po prostu trzeba to zrobić, nie? Mhm. Ale powiem ci, że no, jest trochę tak, że trochę się tutaj waham, zastanawiam się, jak to dobrze sformułować, że w ogóle cieszę się, że mówisz takie słowa, ale ja mam poczucie, że w tej skomercjalizowanym świecie, w świecie social mediów i moim zdaniem medialnego, znaczy też jak mówię, to czasem też już się koryguje, bo to jest trochę prawda, trochę nie, ale jednak cały czas rządzi mainstream. Mhm. To znaczy pewien wizerunek lesbijki. Na szczęście te nisze takie różnorodne, one istnieją i my je próbujemy zebrać w tym naszym projekcie, ale najbardziej dla osób ja jednak czuję, że jest interesujące wszystko, co się dzieje na Netflixie. Wiesz, znaczy bardzo się cieszymy, ale jednocześnie mamy poczucie, że kurczę, tam jest pewien wizerunek tej lesbijki, taki, który mnie trochę boli. To ciągle są fajne młode dziewczyny, to jest w ogóle osoby, to jest w ogóle ekstra, ale wiesz, no po prostu sobie myślę, że albo są seniorki, był taki dokument, który też na Netflixie było seniorka, który kończył się ślubem na przykład. Ja, mi jest ciężko z tym, znaczy w sensie takim uznaję, że to jest, tylko żeby, broń Boże, jak coś tutaj brzmi protekcjonalnie, to nie mam takich intencji, tylko po prostu to emocje, że wiesz, że po prostu po pierwsze to myślenie o tym, że lesbijka powinna jakby, albo osoby kobiety nieheteronormatywne właściwie powinny zmierzać do tego modelu ślubu. Ja uważam, że to jest mega ważne i kto chce, to tak. Tylko mnie interesuje bardzo, jakby tu się skupiamy, cała rewolta. Jak te lesbijki były zawsze rewolucyjne, kurczę. No i na przykład, przepraszam, ja się teraz rozgadałam, zaraz już skończę. Na przykład jak powstał taki projekt 100 Les, który został pokazany w krytyce politycznej, zostało zrobionych 100 zdjęć, na tych lesb oczywiście więcej tam i zobaczyłyśmy, że jesteśmy, jak dużo nas jest, jak jesteśmy różne. I wtedy taka odbyła się rozmowa w realu, cudownie, w którym pojawiło się nowe rozumienie, znaczy nie nowe, tylko wreszcie takie zwerbalizowane pojęcie lesby jako rewolucjonistki, że mogę być właściwie nawet hetero, ale znaczek lesba oznacza, że idę na barykadę. No to jest po prostu fantastyczne i nas, jakby nikt się nie boi tej lesby, nie? Taka wystawa była fotografii, Sobol i tutaj ta lesba, znaczy my też odczarowujemy, mocna osoba, tak? W związku z tym mówię o tym dlatego, że ja po prostu chciałabym się przyglądać temu wszystkiemu, co wywraca, a nie gładkiemu wchodzeniu w małżeństwo. No dla mnie takie dotkliwe było to, jak oglądałyśmy Dżentelmena Jacka, nie wiem, czy znasz, to jest taki serial też oparty na XIX-wiecznej historii Angielki, która po prostu była niezależną kobietą, w modelu
Bucz, która stała się trochę taką też postacią, może w jakimś sensie ikoniczną. No jest alkohol o tym imieniu. Naprawdę, to chyba jest ikoniczne. Ale nie, ale i teraz ta cała historia, którą nam opowiadają jako rewoltę, to był serial, który pokazano w HBO i on się kończy ślubem, to ja naprawdę nie mam na to siły. Znaczy ja też rozumiem, że XIX wiek, jakby no, ta rewolta pod tytułem, że jestem niezależną kobietą, robię co chcę i kocham kobietę, to już jest w ogóle szczyt mocy. No trochę jak też nasza Rodziewiczówna, która też po prostu, też bardzo podobny model. Nawet jeszcze poliamorystka, no ludzie Tak, ja mogę długo. Bo ty możesz długo. To jest prywatne myślenie pani Małgowskiej, która ma awersję do ślubów jako takich instytucji opresji, związanej z patriarchatem i tak dalej. Ale bardzo wiele kobiet, lesbijek, nieheteronormatywnych, marzy o takim procesie. Mamy przyjaciółki, które marzą o białej sukni, które opowiadają nam, że latami o tym marzą i powinny mieć do tego prawo. Ale ja w ogóle nie powiedziałam. Tak, tak, ale bardzo tak silnie nastawia, jakby mówisz, jakby ten, tylko chciałabym tutaj prowadzić tutaj tą gwiazdę. Tak. Żeby dać też, żebyśmy nie wystraszyły tych, które chcą jechać do Kopenhagi na przykład, albo do Berlina, które chcą wziąć ślub, żeby wiesz... No tak, tylko właśnie i teraz my już same ze sobą dyskutujemy, bo widzisz, bo jakby cała sprawa polega na tym, że czy dobrze jest coś takiego mówić. No, znaczy dobrze, ja rozumiem trochę, z czego to wynika, bo to jest też taki opór przeciwko raz, że tym patriarchalnym standardom, ale też takiej heteronormie, która jakby w tym akcie ślubu i pójścia w białej sukni przed ołtarz albo przed urzędnika stanu cywilnego się realizuje i jakby no rozumiem, z czego to wynika, tak? Że to nie jest ten bunt, tylko wpisywanie się jakoś w te takie heteronormatywne standardy, które obowiązują. Ja uważam, że to jest okej, tylko że ten głos jest tak mocny, ten w jakimś sensie normatywny, że no ja tutaj mówię o innym głosem i tylko o to chodzi, że to po prostu jest, żeby nie opowiadać, że tego nie ma. Wiesz, no na przykład to jest w ogóle performance ślubne, czyli to realizowanie utopii jest jednym z najpopularniejszych performance'ów w przestrzeni kultury queerowej. To jest artykuł napisałeś. Ale no tak, no po prostu to jest w ogóle, jak to zmaterializować? I czy to jest na niby, to znaczy taki, że po prostu w ogóle robię totalne perfo, czy po prostu jakoś performuję ślub, który biorę za granicą, albo w samolocie, albo gdzieś. Nie wiem, są takie rewolty, jak na przykład był taki bardzo mały performance, który nazywał się Ślubuję Ci Równość, którym było po pierwsze inne, tak, inne hasło, niewierność, tylko równość, bo poliamoryczna tam była relacja, więc jakby to wszystko jest. Tylko no jakby musi zabrzmieć to, że po prostu to nie jest jedyny model, to tylko w tym sensie. Nie wiem, czy ktoś tu pisze, żebyśmy spadały. Nie, na szczęście. Nie, jeszcze nie mamy hejtu. Ale pojawiło się wcześniej i gdzieś mi to mignęło takie pytanie, zaraz do niego wrócę tutaj, jak mi się uda znaleźć, bo jest tu dużo tych pytań od słuchaczy i słuchaczek, znaczy komentarzy. Pojawiło się pytanie, dlaczego kultura rozumiana jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa ma być dzielona na rodzaj relacji łączących ludzi. Nie wiem, czy to tylko do relacji się odnosi, ale jakby rozumiem to pytanie jako takie, dlaczego w ogóle trzeba tą kulturę lesbijską jakoś wyróżniać i się nad nią w jakiś szczególny sposób pochylać. Jest coś takiego na przykład jak klub kolejarza. Jest klub górnika. Są kluby piłkarskie. Dlaczego nie mogę mieć kultury lesbijskiej? Bo na przykład jest sport. To czy mogę być w drużynie hokejowej na trawie, czy muszę być w sportowej drużynie?
Monika, oczywiście. Ja teraz performuję, ale chodzi głównie o to, że żeby coś wyszło na wierzch, czego nie ma na wierzchu, należy dać temu czemuś miejsce. I po prostu my robimy takie, odgarniamy listeczki i czekamy, aż trawka wyrośnie. Ta trawka już tam jest od dawna. Tylko że nie, przez te nieodgarnięte liście nie ma szansy się pokazać. I to nie chodzi o to, żeby ona była jakaś inna czy coś. Trzeba jej się przyjrzeć. Trzeba się jaka przyjrzeć. Jest. No bo kurczę, no jeśli w kulturze lesbijskiej my wydłubujemy w filmie jakimś po prostu, na przykład w jakimś filmie Wir na przykład, jakąś jedną scenkę i po prostu siedzimy nad nią, bierzemy lupę, to trochę jak takie, Monika, mówiłaś o archeologii, jakby ktoś znalazł po prostu kawał skorupy. No dlaczego ktoś się zajmuje kawałem skorupy na pustyni? Bo czuję, że za tym idzie cały kontekst, to my robimy dokładnie to samo. Kto by się zajął taką sceną? Kogo to kurde obchodzi? Przecież są większe rzeczy. No dobrze, tylko że te małe jakoś się złożyły na tą większą rzecz. Gdzieś ktoś miał jakiś pomysł. I oczywiście w większości te pomysły były, no, jakby staramy się to opisywać, nie mówiąc fatalne, beznadziejne, no po prostu do kosza, tylko zobaczmy, dlaczego ktoś na przykład opowiada o relacji matki i jej przyjaciółki i robi to, to jest właśnie w tym filmie Wir, i robi to dziecko, które ciągle podgląda. Tak? I teraz ja zastanawiam, czy on widzi w tej relacji coś, co jest lesbijskie, czy to było lesbijskie na przykład, nie? Tylko było zakamuflowane. To jest fascynujące. Ja w ogóle uważam, że polska kultura, ja mówię oczywiście nie w tym sensie, że to ma być jawne, tylko w tym sensie, że fascynujące jest to, jak można mówić o pewnych tematach tak skutecznie to kamuflując. Jesteśmy mistrzami kamuflacji. Kamuflażu. To jest w ogóle, wiesz, to tak jakby się nauczyć, jak po prostu, jak konspirować w tym temacie. No dlaczego tego nie zobaczyć? To jest fascynujące. Ja muszę jeszcze powiedzieć, że my się zajmujemy teatrem. A to oznacza, że jak zajmujemy się jakimś jednym zdaniem w tekście, to ja nie wierzę w to, co mi mówi autor. Ja muszę to zbadać po wielokroć. Godzinę zajmuję, godzinami zastanawiam się nad jednym zdaniem, żeby zobaczyć, co mi to da, a nie, że po prostu przyjmuję coś do wiadomości. I dlatego moim zdaniem musimy odsłonić czasem coś, co wydaje się absurdalne. Dobrze, niech to będzie tendencyjne, ale dzięki temu możemy coś zobaczyć, bo moim zdaniem jest tyle wiadomości, kurczę, jeden film, drugi film, 157 już serial, gdzie bohaterką jest kobieta nieheteronormatywna. W każdym już teraz prawie filmie na Netflixie jest jakaś taka relacja. I no to co, no to czym jest w Wirze relacja matki i po prostu jej przyjaciółki? No w polskiej kulturze może jednak to ma znaczenie. I dlatego to jest, no to jest po prostu fascynujące, mam ciągle wrażenie, że to jest biała, już może nie jest biała plama, ale jest kurczę o czym pisać. To też dlatego nam też idzie tak powoli, więc ja jeszcze chcę wrócić do tego, co mówiłaś, co my zobaczymy. To nie jest tak, że tutaj nagle fajerwerki wyskoczą. Po prostu żmudna, archiwistyczna, choć jednak przetwarzana praca nad tym, co tam się udało nam znaleźć przez tyle lat. To jest, no ja to, nie to, znowu użyję dzisiaj tego słowa, bo pracujemy z artystkami, które często używają tego słowa, mnie to jara. Ale ja sobie też myślę, jak to mówicie w ogóle w odniesieniu do takiej herstory jako takiej, że to też jakby o herstory więcej się mówi od jakiegoś czasu zdecydowanie, ale to też polegało w dużej mierze na takim wyszukiwaniu, bo przez lata jakby trwania patriarchatu kobiety no, były gdzieś tam spychane i nawet jak one w takim kontekście historycznym, kulturowym, twórczym działały, to po pierwsze były spychane jakby i było im trudniej, ale po drugie potem nie opowiadało się też o tym po prostu, nie dostrzegało się tego, czy się to właśnie zakrywało i chowało. No dokładnie te szlaki miejskie, które robiły na przykład, robiła przestrzeń kobiet, to jest coś niebywałego. Ja tylko powiem jedno, że byłam kiedyś zamiłowaną historyczką, uwielbiałam kiedyś te zajęcia w szkole i ta historia to było co? Panowie i wojny. Przelewana krew. Ja o kobiecej historii dowiedziałam się bardzo późno o tym i tak naprawdę że mi tego brakowało, szukałam tych dziewczyn. Przecież była, nie wiem, Joanna Dark, no biedna, spalona, no i co? I ja mam to na tym budować swoją tożsamość? Znaczy, że nie ma nikogo, nie wierzę w to, że nie było kobiet, które robiły coś, tylko że albo nie miały możliwości, albo tak była zbudowana kultura, że w ogóle nie miały dostępu do tego, ale że czy miały potencjał? Miały potencjał. Pewnie robiły coś,
ale nikt tego nie zapisywał, no. Nikt z tego nie robił żadnej A jak ktoś robił zwykle, to też nasze jakieś takie odkrycie, że miały mądrych ojców, w sensie takich ojców, którzy, to oczywiście do pewnego momentu, bo już potem te kobiety też nabrały siły, że ojcowie musieli im dać miejsce na oddech, no to jest wstrząsające, ale jednak takie rzeczy się zdarzały, tylko że to było niewielkim, że tak powiem, no bardzo rzadko się zdarzało, ta kobieta musiała mieć taką siłę, że ja po prostu nie wyobrażam sobie tego. Znaczy, błagam, no co to za siła, żeby się wybić jako artysta, jak na przykład Gentileschi? Co to w ogóle była za kobieta? Jeszcze zaczyna się historia od gwałtu. No wiesz, no o wszystkim tym musimy jakby sobie opowiadać to samo, ale Zbigniewka jest jakby jeszcze, tak? Bo przecież długo feministki jakby zanurzone w tej heteroseksualnych relacjach, w tym sensie mówię, że po prostu potrzebowały mężczyzn. Partnerów po prostu jakby na każdym, może nie wszędzie, ale potrzebowały tej relacji, jakby no myślę, że było dużo obaw, że będą jakby wykluczone z tego powodu, że są feministkami, znaczy, że są lesbami i że to taki funkcjonował stereotyp. No dzisiaj to się już bardzo, to jest w ogóle cudowne, że też doczekałyśmy czasu, w ogóle już mówimy właśnie jak archiwistki, doczekałyśmy tych czasów, że już jakby to jest... Nawet koleżanki, które są hetero i mają partnerów, mówią, że są lesbikami na przykład, kiedy jest to potrzebne. No, to czyli jakby przestają mieć obawę, że ktoś może ich coś zarzucić w tym względzie. Mhm. To jest bardzo takie miły, taki solidarnościowy po prostu gest. No i ta historia, my ją nazywamy lesstorią, tak? No to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego. Tak, mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że nie ten, że w miarę wyczerpując. To ja teraz, skoro oddechów wspomniałyście, poproszę Asię, naszą realizatorkę, żeby nam zagrała jakąś muzykę, a my sobie właśnie w tym czasie złapiemy oddech, będziemy miały takie 5 minut przerwy i za chwileczkę wrócimy do rozmowy i będę was dalej dopytywać, będziemy dalej dyskutować, bardzo jest to ciekawe, więc Asiu, poproszę coś nam tutaj przyjemnego włącz, a my za chwilę do państwa wracamy. Wide open, waiting.
heard from your kingdom to come to the end. No i jesteśmy, audycja Porówno, Reset Obywatelski, Monika Rak i Agnieszka Małgowska z nami, ze stowarzyszenia Sistrum. Widzę, że tutaj też się zdążyły pojawić komentarze odnośnie tego, o czym rozmawiamy. Tomasz na przykład pisze, że pamięta tekst popularnej piosenki, który mówi o tym, że dziewczyna potrzebuje mieć kogoś, w sensie kogokolwiek zastępczego, i zawsze go to wkurzało, i rzeczywiście jest tak, to o czym mówiłyście, że jest wmawiane, że ta kobieta kogoś tam musi mieć. Też Lubomir pyta, czy pamiętamy film Jentl z Barbarą Streisand o dziewczynę, która musi udawać chłopca, żeby się uczyć. Tak, chociaż myślę, że tutaj to bardziej był poruszony w pewnym sensie w tym filmie wątek transpłciowości, chociaż też roli kobiety w społeczeństwie też jak najbardziej się tu pojawią, ale myślę, że od tej, w tym kontekście transpłciowości też można na to patrzeć, a poza tym mamy tutaj w komentarzach mnóstwo kobiet, które wspierają i którym się podoba bardzo to, co robicie, tak jak wynika z komentarzy, więc super. Dziękujemy. Ja chcę powiedzieć o dwóch rzeczach, o tym, że to jest bardzo ważne, że na przykład ta historia Jentl jest historią, która dla mnie jednak mieści się w trochę innym wątku, takim wątku, który dotyczy czegoś, co jest jakąś pochodną, czy jakąś związanej z trekkingowaniem, to znaczy, że ten męski strój, który rzeczywiście pozwala ci na przykład albo performować płeć, albo przetrwać w społeczeństwie, że to moim zdaniem nie zawsze musi wiązać się z transpłciowością. Na przykład, dobrze. Na przykład, nie wiem, pewnie może słyszeliście o takiej historii, że w Albanii jest taka opcja, to się jakoś nazywa, nie powiem wam teraz, bo nie pamiętam, że możesz funkcjonować jako mężczyzna, ubierać się i być traktowana również przez mężczyzn jako mężczyzna, pod warunkiem, że nigdy nie założysz już niczego kobiecego, po prostu definitywnie przejmujesz rolę mężczyzny. I wtedy możesz mieć żonę, musisz ją utrzymać i jakby spełniać te wszystkie rzeczy patriarchalne, które są. I to jest traktowane jako równorzędne. To jest po prostu równorzędny mężczyzna, tylko jakby nie jest to jakoś inaczej. Bo to wiadomo, to nie jest takie łatwe. Bo wtedy, jeżeli to są tacy mężczyźni, którzy nie pracują w lesie, no to musisz tak samo jak oni ciężko pracować. Tu nie ma żadnej taryfy ulgowej. Więc to jest jakby, że w porządku, ale musisz być taka jak my. Ale to jest w ogóle worek moim zdaniem, tak ten ogromny temat. Dlatego, że też chcę powiedzieć, że my jednak bardzo skupiamy się na polskich rzeczach, że to są, bo jakby o świecie to tego jest tak dużo, że znaczy to nie jest nasza działka, w sensie jak już oczywiście orientujemy się w tym, ale mnie na przykład interesuje wątek przebieranki, no używam to oczywiście nie negatywnie, czyli tego zostań, bo to jest tak zwane quid pro quo płciowe. Interesuje mnie na przykład, co się stało w zmiennikach. Historia feministyczna, niby głupota,
Prawda? Może mi się wydaje, jakaś taka zabawa, ktoś tam sobie pomyślał, że może zrobi jeszcze fajniejsze niż poszukiwana, ale jednak to jest po prostu mega znacząca powieść o niezależnej kobiecie, która żeby znaleźć sobie pracę, która ją interesuje, zamienia się w Mariana Koniuszko. No właśnie, to jest Marian Obły lub Berdraki, to jeszcze tutaj ta osobowość siedzi, to pewnie jeszcze inne osobowości. W najbliższym spektaklu będzie grała Monika Emila postać w takim spektaklu Polskie Halloween. Więc ale to już na poważnie będę grała. Ale to jest już, znaczy to nie jest na poważne, no ale dobra. No. Nie da się kampowo na poważnie. Ale wiesz, no dla mnie i teraz tak, no i właśnie, i teraz bierzemy na przykład tych gminników i Ewę Błaszczy, która to zrobiła i to wiesz, znaczy ktoś ubiera to w komedii i co mamy z tym zrobić? Wyrzucić to nie, przyjrzyjmy się, to po prostu jest super. To jest w ogóle to jest w ogóle tak wymyślone, te gry płciowe, które tam się odbywają, jak ona maluje sobie usta, jak ten jej adorator, ten zmiennik po prostu daje mężczyznę. To jest akurat dwustronne, więc to jest, wiesz, takie rzeczy nas interesują. I teraz ta kwestia przebieranki to po prostu ma tyle kontekstów. W polskim kinie jest to bardzo popularny wątek w kinie międzypojemnym. Na przykład. Przebieranka, to było bardzo często. Lucyna to dziewczyna, książątko, to jest w ogóle, no, to jest wielki temat, no, który ewentualnie, ostatecznie prowadzi do drag kingów i teraz ja pozwolę sobie, bo przed chwilą dotrzymałam herbatkę już, nie wiem, taką archiwistyczną herbatkę, koniecznie tu musimy wrzucić cytrynkę, to cytrynka, rzucamy cytrynę i tym sposobem mamy motyw lesbijski w dramatach polskich pisanych przez kobiety. Tym będziemy częstować Was. Tak, to jest w ogóle coś niesamowitego. Taki odnaleziony wątek wynikający z tego, że jak osoby, jak kobiety pisały dramaty o swoich relacjach, to działy się w większości w domu. Zamknięte na swojej wyspie, domowej wyspie Lesbos i tam sobie knuły, wymyślały swoje światy, albo się kłóciły, albo próbowały robić rewolucję i do tego piły herbatkę. Więc to jest w ogóle dość takie, no właśnie trochę kampowe, my się z tego śmiejemy i nie śmiejemy, przede wszystkim to obserwujemy, no i tym będziemy witać 25 w stacji Muranów, ale nie będzie to nudne spotkanie przy herbatce. Bo ty powiedziałaś, że my będziemy robić coś, że tak powiem, na żywo, bo tęsknimy na żywo, ale to jest właśnie taki rodzaj odpalenia, że tak powiem, rotek, otwarcia szuflad i do pomocy zaprosimy drag kingi. Do pomocy zaprosimy drag kingi. I posłuchajcie, propos tych szuflad, bo to są jakieś tajemne jeszcze rzeczy. Już. To jest taka wersja małych szuflad naszych. O, zobaczcie, love. Na razie nie będziemy otwierać, co tam w środku jest, ale jest. I wszystko to w wersji performatywnej będziemy otwierać w piątek za 25. To jest malutka skrzyneczka, która będzie jeździła po Polsce dla organizacji, grup i tak dalej, które nas zaproszą do love'u, z love'em i z tymi opowieściami. A taka skrzyneczka duża będzie, o, świeci się, proszę zobaczyć, świeci się. I się szufladki same otwierają. Tak jest tutaj napchany. I taka duża skrzyneczka będzie jeździła z nami na różne rzeczy, taka większa, a ta będzie zostawała w tych miejscach, które odwiedzimy. Jako pamiątka i takie miejsce, żeby kobiety nieheteronormatywne mogły sobie swoją własną historię archiwum robić. Takie po prostu swojego miejsca. Bo też fajnie, kiedy się zapisuje ta rzeczywistość, która jest najbliżej. To znaczy tutaj w tych szufladach mamy właśnie takie motywy pozamykane, które na przykład ta herbata z cytryną odwołujemy do tekstów dramatycznych, no ale no, oczywiście mamy coś takiego jak lawendę. To ogromny temat. Duży temat, a jednocześnie taki oczywisty kolor, przede wszystkim kolor, ale też znak rozpoznawczy. Więc żeby też nie opowiadać o tym, że oto wyciągamy teraz po prostu 25 tom i teraz paluszkiem śliniwy zarażamy się COVID-em, to jest jakiś straszny żart, przepraszam, żeby znaleźć po prostu jakąś tam jedną literkę. Nie, staramy się, żeby to właśnie było skondensowane, więc zapraszamy takie performatywne otwarcie. Będziemy dużo rozdawać prezentów. Będzie. Ja już jestem przekonana, już zaczęłam. Jakby.
Słuchaj, naprawdę będzie numer telefonowy, będziemy rozdawać zina o zinach lesbijskich. Naprawdę fantastyczna rzecz, którą zrobiły dziewczyny Girls on the Front, które też będą. Które zrobiły ten projekt Lesby. Będziemy sypać brokatem chyba, bo będzie nam towarzyszyć Karo Landryna Micukę, która jest częścią takiego dużego projektu drag-kingowego, który się nazywa Brokatowa Wstęga Mobiusa. Który razem robimy właśnie z osobami AFAB, które dragują. Powiedz, że są osoby AFAB, bo nie wszyscy. To są właśnie te osoby, które urodziły się jako. Przyporządkowano im, że tak powiem, płeć. A teraz bywa bardzo różnie i też to ma być taka siła, żeby znowu te osoby, które bardzo różne rzeczy dragują, niekoniecznie to jest męskość, performują też kobiecość, performują rzeczy pomiędzy, żeby one mogły zaistnieć jako całość i żeby nie ginęły znowu w opowieści drag queenowej, która ma już ogromną reprezentację, duże pieniądze i wspaniałe seriale na Netflixie. Więc to jakby to jest cały czas ta sama opowieść. Tak, to znaczy, jeszcze odpowiadam na pytanie, dlaczego drag kingi, dlaczego kultura lesbijska? No właśnie dlatego, że nas po prostu, że musimy ciągle prosić, żeby się ktoś przesunął. I to przeważnie ta osoba to jest płci męskiej. I tak my staramy się, tak delikatnie, ale coraz mocniej tracimy cierpliwość. I dlatego może... Znaczy na pewno ja myślę, że to, co się stało przez ostatnie parę lat w tej strasznej Polsce, z której ja nie zamierzam wyjeżdżać. Tak. Bo nie może być tak, że nas stąd wykurzą czerwonymi racami. W ogóle to nie wchodzi w grę, nie ma takiej opcji. Nie ruszą nas stąd. Ja myślę, że ten straszny czas, który trwa już 6 lat, on jednocześnie zbudował coś takiego niebywałego zrobił, że to słowo, możemy użyć słowa z transparentów tutaj, powiedz mi, będziecie YouTube wyrzucał, bo to teraz kurde taka, słowo wypierdalać po prostu nabrało takiego sensu, że po prostu myślę, że jesteśmy w innym miejscu. Tak. Jakoś po prostu to jest taka moc i to też dotyczy lesbijek, nie? Dlatego się moim zdaniem pojawia lesba, ta, która właśnie z labrysem idzie przed siebie i toruje sobie drogę. Więc ja tutaj tak lubię, wzmóc feministycznie, ale to jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Gdyby nie było tak strasznie, to byłoby strasznie przyjemnie. To byłoby strasznie przyjemnie. Bo jakby szkoda, że ta nasza wspólna, to doświadczenie jest jakby idzie z negatywnego doświadczenia, zamiast budować, to my się ciągle musimy jakby bronić w jakimś sensie. I mam nadzieję, że kiedyś będzie taki fantastyczny czas, który zarchiwizujemy, że będziemy mogły mówić o pozytywach tego, co się dzieje. Ale mówimy o pozytywach, bo ten love moim zdaniem też powstaje dlatego, że bardzo trudno było takim niepomocowym projektom lesbijskim i nieindywidualnym realizowanym przez osoby artystyczne, kobiece, dostać pieniądze na taki projekt. To się wydawało dobrze, dziewczyny, ogarniajcie sobie tam w kącie, sobie tam można coś podłubać na drucie albo nie wiem, z drutu, jak sobie życzycie, ale nikt moim zdaniem nie myślał, że można coś takiego wesprzeć. Ja uważam, że to, co się stało ten rok temu, kiedy dużo różnych organizacji zmieniono trochę koncept rozdawania kasy, bo my jakby mamy takie podejrzenie w naszej organizacji, że po prostu trzeba nas rozsiewać. W związku z tym nie jedna mocna kampania, tylko kilka różnych małych po różnych miejscach, w różny sposób, różnym językiem. To jest w ogóle fantastyczne. Myślę o takim działaniu społecznym, że wielkie demonstracje w Warszawie, ale zawsze patrzę z wielkim takim sercem na te wszystkie mniejsze miejsca, które o wiele bardziej ryzykują wychodząc na ulicę. Jest to dla mnie zawsze szalenie wzruszające, jednocześnie mówię, ile te dziewczyny muszą mieć odwagi i ci chłopcy też, faceci, żeby wyjść i coś powiedzieć, kiedy ich wychodzi 10 osób i wszyscy wiedzą, kto to jest. I potem są z tego konsekwencje, nie oszukujmy się. Więc myślę, że mnie mieszkającej w wielkim mieście pójście na demonstrację kosztuje o wiele mniej niż kogoś w mniejszej miejscowości,
No po prostu. I dlatego myślę też o naszej robocie, że te wszystkie też bardzo, przez to, że robiło się bardzo, że jest parada oczywiście równości, ale też są te mniejsze marsze w wielu miastach, tak naprawdę takich, że aż się dziwię, że tam ktoś jest, że my też jeździłyśmy jakimś autokarem, bo ktoś skrzyknął, jedziemy, bo... I to było tak niesamowite przeżycie, to jest że... bardzo trudne. No, ja mam Gniezno, po prostu gniazdo tak, tak Mieszka zwanej prapolskości. To było w ogóle, powiem, że mocno, to było trudne doświadczenie. I też, ale w tej zbiorowości, w której byłyśmy, to było też jakieś takie przełomowe. No naprawdę. Mhm. Sobie myślę, że dla mnie też z Warszawy, nie? Bo tam się, bo tutaj trochę jesteśmy na lajcie. Znaczy ja sobie myślę, że prawdzie też się czasem można bać pójść z torbą tęczową, chociaż no nie wiem. Ja kiedyś wsiadłam, tak miałam obawę, bo mam taką torbę fajną tęczową. Mówię, o nie będę w niej chodzić, nie będę. Mówię, a założę. I akurat pierwszy raz, co zrobiłam? Wsiadam do autobusu pełnego kibiców Legii. No naprawdę, to jest właśnie, jak się człowiek lęka, a potem się to materializuje. Się to. Więc przestałam się tym przejmować. Więc dla mnie to Gniezno było niesamowite, nie? Ale też wtedy z Gniezna jest Siksa, po prostu to jest dziewczyna. To jest dziewczyna, kurczę, po prostu ja, no, to, czego bym chciała, to móc się jednak urodzić, to tylko w alternatywnej rzeczywistości, bo jakby dobrze jest, że mogłam 50 lat przyglądać się temu, jakie zmiany nastąpiły, jakie też nie nastąpiły, ale że jakby można się było urodzić, powiedzmy 30 lat wcześniej, to kurczę, te dziewczyny wchodzą inne, po prostu to jest niesamowite. My nie mamy dzieci, w związku z tym nie możemy obserwować tak blisko, też się z tym bezpośrednio zmagać, no mamy siostrzenice, to są w ogóle inne dziewczyny, to jest w ogóle fantastyczne i teraz pokazujemy taki znaczek, który jest Monika, przeczytaj, to była... Chłopaki, dziewczyny, nie bójcie się waginy. To teraz taki archiwistyczny wrzucik. Kiedyś miałam taką grupę, jeszcze zanim znałam Agnieszkę, taką grupę z dziewczynami robiłyśmy, chciałyśmy robić filmy, ale nie miałyśmy kamery, nie stać nas na to było. Miałyśmy aparat, robiłyśmy takie zdjęcia, które były jakby z chmurką, no opowiadające o życiu lesbijek. Takie fotostory, nagrywałyśmy słuchowiska. No różne takie rzeczy robiłyśmy dziwne. Nawet wystąpiłyśmy w kawiarni Centrum Sztuki Współczesnej kiedyś, bo tam Anna Bogart... No to było lat temu, nie? Tak, prowadziła tą kawiarnię i myśmy po prostu przyszły, że jesteśmy z waginą. No i dobrze, tutaj były też kurwy, to był taki kiedyś zespół muzyczny, mogą być i waginy. Więc tak udało nam się wparować do muzeum, do Centrum Sztuki Współczesnej, do kawiarni oczywiście, do całych salonów. Ale co to była wagina? To była warszawska aktywna grupa inicjatyw natury artystycznej. W skrócie. I ten znaczek powstał dlatego, że kiedy umarł Jan Paweł II, myśmy miały jechać do Krakowa, byłyśmy zaproszone na jakąś taką imprezę związaną z jakąś organizacją, która tęczową w Krakowie, która nas zaprosiła z tymi naszymi rzeczami. I oni nam napisali, wiecie co, umarł papież, może byście zmieniły nazwę organizacji. No i rozpętała się burza, no bo ja powiedziałam, jak to, co to ma w ogóle za związek, Jan Paweł II, nasza wagina, coś. No i ja powiedziałam, że ja nie jadę, w ogóle co to jest, a dziewczyny, które nas wspierały, po prostu wyprodukowały ten znaczek, żeby tak solidarnościowo z nami, bo też uznamy, że to trochę głupio. Że ktoś po prostu za bardzo się jakby łączył rzeczy trochę z innych rzeczywistości. No dzisiaj to już tak. Myślę, w ogóle błagam cię, bez waginy nie ma po prostu sztuki, proszę. No myślę, że akurat dzisiaj też byście mogły usłyszeć, biorąc pod uwagę, jakie tam różne rzeczy też Czarnek chce wprowadzać, że nie wiem, istniał kiedyś w ogóle Jan Paweł II, w związku z tym lepiej wagin nie wspominać. Myślę, że sytuacja by się mogła jakoś powtórzyć, ale miejmy nadzieję, że się nie będzie powtarzać, że się będziemy z tymi waginami oswajać. Ale wiesz co, Karolina, za chwilę się okaże, że my jako lesby nie możemy w ogóle mówić tego imienia, bo nasze obrzydliwe usta będą profanować Jana Pawła. Tak. Wiesz, no to już jest tak, ale to w ogóle ja mam poczucie, absurd, że w ogóle po prostu ten absurd jest bardzo blisko, o jeden skok. Ale właśnie będziemy mówić, Jan Paweł II po prostu umarł i ktoś chciał po prostu zlikwidować nazwę grupy artystycznej. To jest taki absurd, że po prostu
My zapraszamy na nasz spektakl we Wrocławiu, który się nazywa Polskie Halloween w ramach PPA, czyli przeglądu piosenki aktorskiej. Piosenki aktorskiej i tam po prostu będziemy się rozprawiać z polskimi demonami. Jan Paweł gdzieś tam też się przewinie. Tak. Nie ma co. Nie ma co, nie niestety. Ma co. Znaczy, no, liczymy już sobie, ile tam nas czeka od siatki, ale to warto. Mhm. Nie, no bo to się, no głupie, no po prostu. No są po prostu, będziemy się rozprawiać z tymi absurdami, które nas otaczają jako te żarty halloweenowe, no bo wiele rzeczy, które wydają się, że to jest, znaczy są groźne, o tak ustalmy. Te rzeczy groźne, jak się na to spojrzy z takiej jakiejś perspektywy, są strasznie śmieszne. To tak jak w komunizmie były tak strasznie śmieszne rzeczy, a tak strasznie groźne. No. Więc tu jest tak. Taka granica po prostu Monika, poczucia humoru. Monika jest, że tak powiem, do zarchiwizowania, bo brałaś udział w akcjach pomarańczowej alternatywy i co robiłaś wtedy? Ja zostałam takimi sposobami czarami. Miałam czerwoną czapkę i miałam w ręku taką bułę długą i zostałam schaltowana, wciągnięta do suki, tam wożona po mieście i straszona, co mi tam zrobią. Miałam za 14 lat i właściwie pytania była właściwie co to, a kto to organizuje? Ja po prostu sobie przyszłam zjeść bułkę. I byście udawali z tych krasnali, prawda? Tak, wszyscy byśmy krasnalami, to było jakieś takie wielkie żarcie krasnali i wszyscy przyszli z bułkami paryskimi i mieliśmy to jeść po prostu. I, a policja, tak są teraz przy pomniku, tym najlepszym pomniku ze schodami tak. Czarnymi, nasze, Smoleński. Tak, smoleńskim, właśnie nasza jedna aktorka robiła zdjęcia do tego spektaklu, do plakatu. No miała bardzo śmieszne rzeczy, co się tam działo z policją, wojskiem. Wreszcie dziewczyny powiedziały, panowie, może przyślecie drona. Drony, może, bo my robimy tylko zdjęcia. No, to coś jakby kontekst jest taki, że dziewczyna w zapasce ludowej jest już niebezpieczna pod pomnikiem. W ogóle każdy jest niebezpieczny. Każdy, jest niebezpieczny. Każdy. Więc i to jest, żebyście wszyscy wiedzieli, to jest teren wojskowy. Nie zbliżać się. To jest teren wojskowy. Tak im powiedziano, dziewczyny powiedziały, no sorry. No niestety panowie trafili na rewolucjonistki, które naprawdę w ogóle raczej uznały to jako bardzo dobrą, performatywną prowokację, że można było się powykupiać. No, zdjęcie to spod tego pomnika. Okej, okay, strasznie dużo gadamy. Pytaj nas. Absurd goni absurd. Tutaj jeszcze widzę, że Gosia komentuje, że w ogóle dobrze, że i tak miłościwie z tą nazwą wagina, bo mogli też z okazji śmierci Jana Pawła II kazać wejść do szafy. Więc tak było to. Wielka łaskawość z ich strony. Tak, do szafy. To tylko już teraz razem z tymi, z szafarkami, to tam możemy sobie znaleźć jakieś fajne tęczowe ubranka. A zastanawiam się też, jak patrzycie na, trochę odnosząc się do waszego drugiego projektu, czyli do tego podcastu, w którym się przyglądacie lesbijkom w polskiej kinematografii, czy da się odnaleźć jakiś też taki wzór, sposób przedstawiania sztampowy lesbijek w polskiej kinematografii, czy nie mówię teraz już, bo pewnie teraz gdzieś tam to się może jakoś bardziej pojawiać, ale w ogóle czy coś takiego się pojawiało, czy one po prostu były ukrywane? Myślę o tym w takim kontekście, na przykład znowu się tutaj odwołam do osób transpłciowych, ale u nich taki schemat był bardzo wyraźny, to widziałam w takim filmie Ujawnienie, który zresztą na Netflixie był w dokumencie, że na przykład przez lata osoby transpłciowe przedstawiały się jako takie, które mają zginąć w filmie albo są jakimś zagrożeniem. I się zastanawiam, czy takie schematy gdzieś były też dotyczące lesbijek w naszym kinie. Tak, ja uwielbiam taki motyw, który jest w kinie polskim, który się nazywa takim motywem niezwięziennym, to znaczy kobieta w więzieniu. I to, że jak się zamykają drzwi celi, to zaczyna się świat kobiet. I tu się zdarzają często lesbijki. I to jest jakby taki mój pomysł, jakby ja akurat się tym wątkiem interesuję. Ale ty mówisz o polskim, czy o polskim świecie? Mówię też o polskim. No niewiele tego jest, ale jednak jest. Chodzi głównie o to, że jest to jeden z niewielu światów, no bo są zakonnice, to jest jakiś świat, ale też nie do końca zamknięty. Ten świat był zamknięty i opierał się na relacjach kobiet. I to bez względu na to, czy one były tam heteroseksualne, czy homoseksualne, to jakby budowały inną rzeczywistość. A to, że one wszystkie musiały być zbrodniarkami, no to już
No, tutaj będę się, Monika, z tobą to nie zgadzać. Nie zgadzać. Dobrze. Dlatego, że po pierwsze jest nie film, który bardzo lubimy, jest po prostu jakimś zjawiskiem. To, wiesz, co jakiś czas pojawia się coś takiego, że ty nie wierzysz. To jest 83 rok, film nazywa się Nadzór. Tak. Jest rzeczywiście więziennym filmem zrobionym przez Saniewskiego, który opowiada o świecie kobiet i tam jest, ja nie wiem, 4-5 rodzajów relacji między kobietami. Ja po prostu jak to patrzę, sobie myślę, skąd to się wzięło po prostu, skąd to wypełzło. Oczywiście rozumiem, że one są naznaczone właśnie jako zbrodniarki w tym świecie deprawacji, one mogą takie rzeczy robić, ale ktoś po prostu pomyślał, że można te relacje tak zróżnicować i ja po prostu jestem mega tym zdziwiona, zwłaszcza, że dziś powstał, jest serial pod tytułem Skazana, a tam, proszę Państwa, lesbijskość to kurczę w ogóle z lupeczką. W 22 roku, kurczę, powiedzmy w 21, w serialu, po tym wszystkim, co się w Polsce zdarzyło, te lesbijki, to coś tam, gdzieś tam, i po prostu w ogóle sobie myślę, obejrzę, no tam to się będzie działo, nic się nie dzieje. Więc moim zdaniem, moim zdaniem bardziej oczywisty motyw lesbijski w tym kinie polskim polega na tym, jakby ukryć tę relację, jak ją pokazać taką dwuznaczną, że może jest, ale że to jest właśnie przyjaciółka, co tam kurczę mieszka ze mną, bo mi pomaga dzieci wychowywać, albo po prostu wynajmuje łóżko, po prostu, znaczy to jest rzeczywiście w tym wątku lesbijskiego kontinuum, czyli że kobiety są blisko siebie, to jest w kulturze dopuszczone, coś tam może się dzieje, ale może niekoniecznie, może ci się wydaje, to cały czas jest jak z tym macaniem w autobusie. Ja przepraszam, że taki mocny przykład, ale to wszyscy rozumiem. To znaczy, jak zrobisz raban w autobusie, że ktoś cię maca, to pewnie jesteś wariatką, co ci się wydawało. Dziewczyny tego nie robią. I to jest dokładnie. A co ty widzisz tam? Przecież tam nic nie ma. I dla mnie arcydziełem pokazania, że coś jest i czegoś nie ma, jest Aria Diva Słoczyńskiej. Ja ten film uwielbiam, bo on jest właśnie, on jest po prostu mistrzowski. To jest po prostu w ogóle, to jest krótki metraż. Czy średni, 30 minut. Krótki, bo 40 minut jest. Tak. To jest tak, że tam po prostu w ogóle ty nie wiesz. Tam są przekroczenia, one mówią, że jedźmy, znaczy jedna proponuje drugiej, wiesz, nie wiem, czy znasz ten film. Nie. Tam gra Gabriela Muskała i figura Katarzyna. Po prostu tam jest w ogóle takie klasyczne tango, no w ogóle film perła. Ale dla mnie on jest ewidentnie lesbijski, a dla wielu osób nie, one tylko się przyjaźnią, coś tam im się stało, któraś, z którą się fascynuje i tyle. Znaczy naprawdę polecam ten film. To jest, no ja nie, przepraszam, tak się zarkuję, ale ja nie mogę po prostu, no tylko że to jest zrobione nie tak dawno, zrobiła to osoba, która też zrobiła córki dancingu, to już jest nowe. A zrobiła, bo to jest na podstawie też Tokarczuk opowiadania, i zrobiła ten film dlatego, że powiedziano jej, że jeśli chce dostać jakąś większą tam kasę, to niech zrobi coś małego. No i zrobiła taką perłę lesbijskiego kontinuum. Ale raczej ukrywamy. Raczej po prostu to jest moim zdaniem charakterystyczne, bo chłopaki w większości pokazywane jako jakieś takie przegięte, zwyrodniałe, deprawujące, a dziewczyny pochowane. Albo, no, co się nieraz zdarza w kostiumowym kinie, dziewczyny, chłopcy. No tak, czyli przebrane. No, przebrane. Czyli to, co mówiłam. Ale no, to na przykład, nie wiem, w Trendowaty przecież też tam jest hrabina. Tak, Peska. Tak. Taki typ kobiecości, która tak, wiadomo jest zaznaczony. Tak. Ostra kobieta musi być zmaskulinizowana, nie? I bogata. Mhm. Bogata oczywiście. Samodzielna, bogata, tak, żeby mogła być taka, jaka jest. No. Tak, więc to możemy, o tym możemy powiedzieć. No, ja staramy się właśnie w tym cyklu, chciałyśmy o tym tańcu zrobić, mamy pomysł wampiryczny, na przykład to, co jest w ogóle niesamowite tak w Polsce. Nawet mogę długo, więc już ostatni wątek. Kultura połączyła lesbijki z wampiryzmem. To po prostu w kulturze światowej jest bardzo duży temat, bardzo różnorodny wątek. Zaczęło się od tekstu wampirycznego, ojejku, przepraszam, dzisiaj mamy, przypomnij, Carmilla. A, Carmilla. Tak. Carmilla. I to jest tekst, który w ogóle właściwie jest pierwszym wampirycznym takim tekstem, a jeszcze o tym, że pokazuje relacje między dziewczynami. Ona też jest w tym wątku, coś mi się wydaje, coś mi się nie wydaje, nie? Uh-huh. Potem kultura, po prostu mnóstwo jest tego.
Najsłynniejszy jest The Hunger, czyli u nas Zagadka nieśmiertelności. To już takie było, oczywiście tylko jeden z elementów był. Natomiast w Polsce, kurczę, prawie tego nie ma. To w ogóle jest coś nieprawdopodobnego, że w ogóle oprócz oczywiście tam inscenizacji, ekranizacji Karmili i jakiegoś wątku w Wilczycy, która raczej jest wilkołacza niż wampiryczna, ale po prostu w ogóle na przykład tego nie ma. I to jest na przykład fascynujące, żeby zobaczyć, że w Polsce nikt się w tą stronę nie bawi. Ciekawe, czy wynika to po prostu z tych mocnych korzeni katolickich, prawda? Że po prostu w ogóle to, tak. Że wampir to jest a jednak... A czemu to się z wątkiem wampirycznym tak mocno było połączone? To jest jakieś fascynujące znaczy, w ogóle. Ja myślę, że wątek wampiryczny jest w ogóle, ja bardzo lubię ten wątek, to jest tak, że wampir jest poza systemem. Wampir jest cieniem, ogniskuje wszystko, ogniskuje nieśmiertelność, znaczy to wszystko, że marzymy, żeby żyć nieśmiertelnie, marzymy o tym, żeby mieć pewną swobodę erotyczną. Zobacz, że w wątkach erotycznych panowie dopadają młode dziewczyny i je po prostu, znaczy to jest akt seksualny, pogryzienie w szyjkę, nie? Mają też taką w ogóle moc magnetyzującą, szczególnie wobec kobiet. Ja sobie i oni bardzo często, że długo nie pojawiał się, znaczy, że zobacz, że zmaskulinizowany jest ten wątek wampiryczny. Najwięcej opowieści o wampirach jest o wampirach męskich, zresztą w relacji homoseksualnej. Oni muszą ze sobą żyć, jak żyją te tysiące lat, to oni ze sobą, tak? No wiesz, no to już jest homoseksualne, a moim zdaniem jest tak, że oni przekraczają granice, w związku z tym także przekraczają granice heteroseksualności, więc moim zdaniem to jest oczywiste, że oni sobie mogą pozwolić na jakby złamanie tej zasady, nie? To jest też taki lęk hetero mężczyzny. Dziewczyny też to robią. Mogą sobie pozwolić, tam tej Karmili jest taka bliskość między dziewczynami, że one są właściwie swoimi odbiciami lustrzanymi. One tęsknią do przyjaciółki, to jest też bardzo znany motyw. Częsty motyw takiego właśnie lustra odbicia i takiego jakby tego siostrzanej relacji. Ale trochę jestem dobra i w tej wampirzycy widzę zło, nie? To jest przekraczanie, to jest zwłaszcza dziewczyny, kurczę. Jak będę, nie chcę być tą wampirzycą, ale jakże ja marzę, żeby być wolna i nią być i móc po prostu robić co chcę, więc ja sobie myślę, że to jest taki byt jakby poza systemem, moim zdaniem dlatego to zostało połączone, oni mogą wszystko, nie? Więc a ta Karmilla to taka też nasza miłość. Ale to jest bardzo ciekawe i też właśnie to, że mówicie, że to się w polskim jakby w ogóle nie pojawia w Polsce, ale może rzeczywiście ta nasza taka, nie powiem, że zakorzeniona, bo trochę wdrukowana i wciśnięta nam katolickość, katolicyzm na to oddziałuje, bo my jednak jesteśmy mocno w tym wątku, osadzenie jako społeczeństwo i to pewnie różne rzeczy tam zabiera kulturowo. Ale ja ci wiesz, ale zwróć uwagę, to naprawdę niebywałe jest to, że nasz bohater romantyczny, mickiewiczowski, czyli Gustaw Konrad, ma swoje korzenie wampiryczne. Ten upiór jest istotą, która pierwowzory bierze z wampirów. To jest dopiero albo hipokryzja, albo po prostu kurczę, kompletna nieświadomość tego, że to jest istota pomiędzy. Ona to może, bo właśnie jest, znaczy ona też jest wzięta z ludowości, ta ludowość wyparta, zrobiona cepeliowska, a nie ta, która jest z ziemią. Ten romantyzm straszny i niestraszny, on był po prostu uruchomieniem też tych wszystkich rzeczy, co pod spodem funkcjonują. To był ważny moment. W jakimś sensie lubię ten czas, to wszystkie demony wylazły. A potem znowu zrobiliśmy jakieś pomniki z tych Konradów, po prostu wystarczy spojrzeć na, nie wiem, czy ty pamiętasz takiego aktora, który się nazywał Łomnicki, ten to po prostu, albo jakiś Cholówek, co oni po prostu na tych górach siedzą i po prostu z Bogiem gadają, już po prostu się od tych swoich wampirycznych, to że nie odcięli, a przecież to wampiry, więc to jest w ogóle fascynujące, nie? No, jakby ta polska kultura to jest zjawisko, nie? No i właśnie w Halloween, że tak gadamy o tym dużo, bo właśnie pracujemy nad tym, to co się dzieje.
tu to się dzieje. No jakby, no tyle. No w sumie, bo tak mogło być długo. A dajmy szansę na zadanie pytania. Gosia tutaj jeszcze w komentarzach zwraca uwagę a propos tych wampirów, wampirzyc właściwie, że muszą żyć w mroku, więc takie średnie wyzwolenie, ale ja myślę, że to też ten aspekt symboliczny w pewnym sensie spełnia, czyli takie wyzwolenie, ale nocą. No, znaczy, no to nie jest wyzwolenie, które polega na tym, że oddycham pełną piersią, płacę za to ceny. No to przepraszam, to odwołujemy się też do historii prostytucji. Jak się myśli o kobietach, które mogły w jakim stopniu decydować, to były kobiety bogate, mówię w jakim stopniu, i prostytutki, kurtyzany. Tak, że to była jakaś droga do wolności, ale cena za to, sorry, ogromna. To ja ja tu się z Gosią zgadzam, ale też chcę zaznaczyć, że to jest zawsze ambiwalentne, no kurczę. Dużo kobiet. Kiedy się karczuje las, no to jest to, no to jest jakby to bycie jakby na własnych warunkach oznacza, że zawsze się poniesie jakieś konsekwencje. No nie ma takich opcji. No mówię, bo ktoś musiałby się łaskawie posunąć, a tu nie ma opcji posunięcia. Więc myślę, że to jest to. Nie, no to jest cena. Ja cena. Jakby to, że się też tym fascynuje i widzę jakikolwiek krok, no nie oznacza, że to jest pełna rzecz w ogóle z tą wolnością, bo wiadomo, nie. Mhm. Tak, nie. A powiedzcie jeszcze, czy, no właśnie, jeszcze wracając trochę tak do początku, czyli do waszego projektu, o którym tyle rozmawialiście. Jak rozumiem, to była taka idea, która przez te 13 lat w was dojrzewała i teraz po prostu jakby przychodzą, rozkwitła i przychodzą jej owoce. Znaczy... To było tak, że myśmy zaczynały 13 lat temu od projektów teatralnych, od takiego projektu, który nazywał się Orlando Łapka Sen. To był taki projekt, który łączył aktorki, które były profesjonalne, z osobami, które nigdy w życiu nie były na scenie. Mogę? Gwiazdka. Osoby z doświadczeniem teatralnym dużym i takie, które miały nieduże doświadczenie teatralne, bo nie lubię słowa profesjonalne. Tak, to mówi pani reżyser. Ja tam reżyser. I od tego się zaczęło, potem był festiwal, różne rzeczy i myśmy funkcjonowały jak tak zwany damski tandem twórczy i to była nasza marka, która nie była w żaden sposób żadną organizacją, fundacją, niczym. Więc nie mogłyśmy się starać o żadne środki na to. Z czasem wyczerpałyśmy ten potencjał robienia za 0 złotych wszystkiego. No, i to nawet nie chodzi o to, że po prostu w pewnym momencie już się nie da zrobić czegoś, żeby było to nośne jakieś coś. I też te rzeczy, ustalmy to, my to, co robimy, to jest w jakimś sensie nasz zawód, chociaż nie zawsze jesteśmy opłacane. To znaczy, zdarza nam się utrzymywać z innych źródeł, ale to jest, żeby na ten moment zapewnić sobie jakiś byt. A to jest główna część naszego życia, ponieważ stwierdziliśmy, że to jest cel, to ma sens. Więc ten sens realizujemy. To ma dla nas sens. To ma dla nas sens i to realizujemy. Więc myśmy w pewnym momencie doszły do wniosku, zresztą miałyśmy jakby też wsparcie takie właśnie od Maji Korzeniewskiej, jeszcze wtedy jeszcze była jedna koleżanka, stwierdziłyśmy, że czas zrobić coś takiego, co jest ustabilizowane, czyli organizację, która pozwoli nam pozyskiwać te środki i móc realizować większe rzeczy. I z tego powstało 2000... I też zapraszać osoby, które mogą dostać choć trochę pieniędzy za swoją pracę, bo to jest naprawdę już żenujące dla nas wszystkich. I w 2017 roku żeśmy podjęły decyzję, że powstaje Sistrum. I no, starałyśmy się o tak zwane różnego typu granty, wiadomo, że takiej młodej organizacji, chociaż z ogromnym doświadczeniem stażowym, jeżeli chodzi o doświadczenie w działaniach takich NGO-sowych, przepraszam, żeby się język mówił. Ogromnym jakby doświadczeniem, ale no młoda organizacja, co my możemy dostać? I miałyśmy taki wielki cel, te fundusze norweskie, coś nieosiągalnego w pewnym sensie, bo chciałyśmy wreszcie zrobić to, czyli archiwum. Chciałyśmy to gdzieś móc jakby złożyć te wszystkie rzeczy w jedno miejsce. I to się tak naprawdę dzięki jakby też umiejętnościom wiedzy osób, które są w to zaangażowane, to udało zrobić. I ten LAW jest jakby wynikiem tamtych wszystkich rzeczy,
tych doświadczeń osób, które w to włożyły swoje serce. Ja jeszcze mogę. Tak, pamiętasz, mówiłam o tym, że jakby w tej Less Story jest tak, że co jakiś czas któraś jakaś osoba lub jakaś grupa mówi, nic nie było. W sensie, no ciągle odkrywamy Amerykę w konserwie, ile można, tak? Była Ola Archiwum, która po prostu zniknęła i jest ciągle poszukiwana. To w ogóle trzeba zrobić projekt w poszukiwaniu Ola Archiwum. Ona gdzieś się rozpierzchła, została Furia Pierwsza, czyli takie czasopisma, które też u nas będzie można, one są zarchiwizowane przez Fundację Q, znaczy zdigitalizowane, już można je gdzieś znaleźć, ale my też tutaj linki do tych miejsc będą. Było bardzo niezwykłe, też ciągle o tym mówimy i to co ciągle wracało, taka inicjatywa, która była związana z porozumieniem lesbijek, one zrobiły, zrobiła kalendarium Lesteśmy, gdzie zapisywała, po prostu gdzie zapisały do 2005 roku mnóstwo rzeczy, my z tego bardzo korzystamy, rozwijając i tak dalej, i tak dalej. Ale są archiwa, jeszcze to powiem. One przestały to archiwizować, bo w pewnym momencie zaczęło się dziać tyle rzeczy, że już nie były w stanie tego zapisywać. A to był 2005, a teraz przez 15 lat to po prostu tego namnoży. Zresztą w ogóle w ciągu ostatnich paru, mówię, lat to u nas Maja robi takie aktualności, czyli zbiera, żeby już teraz to ja po prostu kiedyś rzucałam trzy rzeczy, ledwo wydusiłam, a teraz po prostu nie wiem co wybierać, tak? I lesbijskie, i queerowe, i pomiędzy, to w ogóle i chłopacy, bo zaraz jeszcze o jednej rzeczy powiem. No tak czy tak, jeszcze jest coś takiego, koncept w ogóle archiwum, on się ksnuje, knuje od dawna w tęczowej społeczności. Archiwum, muzeum, najbardziej, no właśnie nie chcę mówić co najbardziej, są różne inicjatywy, moim zdaniem to jest bardzo fajnie, że one są różne, chciałybyśmy jakby ze wszystkimi się skomunikować, zwłaszcza tymi, które się ten lesbijski wątek jakby gdzieś u nich istnieje, na przykład Lambda jest bardzo konsekwentna, bo jest ma stałe miejsce i po prostu zbiera fundusze i teraz będzie też dostali jakiś czas temu pieniądze, żeby to digitalizować, więc też będziemy miały... Oni mają fizycznie rzeczy. Oni mają też fizyczne. Tak. I to jest fantastyczne, że można pójść, umówić się, usiąść, sobie coś przejrzeć. Nie wiem, w Stonewellu coś jest, są jakieś prywatne rzeczy, na przykład Marzen Lizurej też coś robi. To jest takie, to jest różne, żeby mieć świadomość, że to jest, można tam się, że tak powiem, ona oczywiście jest... Liliana Zejc. Przepraszam, tak, Liliana Zejc. Która bardzo artystycznie przetwarza, o tym mówiłam, o Księdze Źródeł. I to dotyczy dziewczyn, no ale oczywiście jest jeszcze Karol Radziszewski. Więc to w ogóle od jakiegoś czasu zrozumiałyśmy, żeby z tego oni ruszyli. No i my jakby, my też zanim zrobiłyśmy to LAW, to zrobiłyśmy, a kultura LGBTQ nie poczeka. Czyli taki projekt, gdzie właśnie w dość podobny sposób wyszukujemy różne rzeczy, opisujemy i zbierałyśmy to. Ale to oczywiście zostaje ten projekt, no ale nas jednak chciałabym oddać, że tak powiem, pełną energię na skupianie się na dziewczyńskich rzeczach i teraz na tym, ale to jest, wiesz, to jest po prostu moim zdaniem, to nie jest tylko nasze. To jest w ogóle chęć całej społeczności, że po prostu musimy się czegoś złapać. To jest trochę jak, wiesz, jak takie akcje z mój, łapiesz tego i trzymasz. Jeszcze się. Jeden taki projekt, który robiłyśmy, to się nazywa Lesbijska Inspira. Tak. To była taka seria wywiadów z kobietami bardzo różnymi, o różnych doświadczeniach. No tak, ale to nie jest stricte archiwistyczne. No w jakim sensie tak, bo archiwizujemy jakieś historie. No niby tak. To jest jakby też takie złapanie teraźniejszego czasu. Za 10 lat, 20, zresztą ten projekt akurat jest projektem bardzo często opisywanym przez socjolożki. Bo czerpią po prostu takie informacje o takim normalnym życiu dziewczyn, które się nam po prostu zwierzają albo z... I to jest właśnie też na Feminotece. I to są nie na Sistrum też. Też na Sistrum i na Feminotece, że to są takie właśnie bardzo różne doświadczenia. Ja jeszcze chcę powiedzieć, że też zmieniło się myślenie o archiwizacji. I to jest, my zajmujemy się jednak teatrem i trochę życia. To znaczy bardzo lubię szukać, bo moim zdaniem praca teatralna jest także taką głęboką analizą, syntezą, analizą, przetwarzaniem. Ja to po prostu uwielbiam, mogę się w tym zatopić, ale wychodzi z tego, zwłaszcza, że ja myślę bardzo tak o twórczości w grupie, czyli w kolektywie, bardzo przetwarzamy motywy i jest tak, że teraz kupiłam myśl, miałam taką złotą myśl w tej sprawie, a, że się zmienił sposób archiwizowania, to znaczy kiedyś były tak ostre normy, że ja bym sobie nie dała rady, to znaczy mnie by to udusiło, a teraz właściwie zapisanie każdej story jest
archiwizacją. Jeśli w jakiś system to ułożymy, to będzie to nasz system. To będzie nasz system i to się też liczy. Kiedyś, wiesz, no po prostu surowo, bez interpretacji. Dla mnie zbieram, mówię, jak powiedziałam, fakty zbieram i one są zapisane, ale to, jak ja o tym piszę, to już jest moja sprawa. I to jest po prostu cudowne. I to jest też taki, bo to jest też to, jak ty piszesz, i to jest taka jakby trochę wyzwanie, trochę taka zaproszenie do dialogu. Do dialogu. I tu w ogóle jest to, nas interesuje. Też dialogowanie z odbiorczyniami, odbiorcami, osobami, które odbierają. Tego nam trochę brakuje, ponieważ no nie jesteśmy w internecie takie strasznie cool. Już nie prowokujemy, nie rzucamy, a odpiszcie nam, jak wam coś. A nie mówimy, polajkujcie nam, albo my wam polajkujemy, to wy nam polajkujecie. No nie mamy takich po prostu... Nie mamy po prostu na to fizycznie czasu. Jeżeli chcemy zrobić jakieś rzeczy, to... Ale bardzo jesteśmy wdzięczne tym wszystkim, których coś zainteresuje i którzy do nas piszą, bo na przykład, nie wiem, obejrzeli film, który zaproponowałyśmy, czy coś się zda, czy coś, i mają jakieś swoje zdanie, mają jakąś myśl. Fantastyczna sprawa, bardzo jesteśmy jakby, zresztą zawsze jak robiłyśmy, kiedyś robiłyśmy takie pokazy filmowe, to był DKF. DKF lesbijskie z nudą poliamoryczną. Tak to nazywałyśmy. Trwało to chyba ze 3 lata. Teraz w miesiącu dźwigałyśmy swój rzutnik do wynajętej salki i przychodzi ludzie. W lampce, tak. No tak, użyczona. Więc i żeśmy miały na początku 1, 2, 3, 4 osoby, a potem przychodziło ze 40. A potem się zamknęło, bo się zmieniło prawo i już my jako organizacja pozarządowa nie możemy bezpłatnie pokazywać filmów. Tak. No, po prostu tak już jest. Musiałobyśmy być uczelnią albo wojskiem. Ani tu nam na razie jeszcze nie po drodze. Więc i to było bardzo interesujące doświadczenie, bo przychodzili ludzie, w większości nieznający się, a potem dla nas najzabawniejsze, najfajniejsze były to, że po tych spotkaniach myśmy po prostu siedziały i dyskutowały. A nieznające się wzajemnie. A nie znające się na kinie, bo aż nie przestraszyłam. Nie przestraszyłam. I to było bardzo interesujące, kiedy nie wiem, 2 godziny żeśmy oglądali coś, potem 2 godziny. Były też takie filmy, których ja bym w życiu sama nie obejrzała, bo bym nie mogła, nie wytrzymałabym nerwowo tego filmu. Na przykład Wampiryczne lesbijki Jesusa Franco, który po prostu na początku wywoływał chichoty, jakieś takie w ogóle nerwowe ruchy głową, jak te szczurki wszystkie się zachowywałyśmy, a potem kurczę, była nieprawdopodobna dyskusja, więc my właśnie z tych, co tak lubią się zanurzyć i tak się podręczyć, a potem się okazuje, że świetnie. Tak, że nieraz to kino, które wydaje się takie, no to jest złe, to jest po prostu złe, a potem oglądasz to złe kino i pamiętasz ten film 3 lata na przykład, nie, ale bo jest tak strasznie zły, ale dlatego, ale nie jest zły, tylko on po prostu jest, uderza w takie nuty, których albo nie znasz, albo cię drażnią. I po prostu jest to dobry temat, żeby porozmawiać o rzeczach dotyczących filmu i nie tylko. To do takiej dyskusji ja serdecznie zapraszam też wszystkich, którzy by chcieli skorzystać i poznać lepiej też wasz projekt 25 lutego. Tak, Stacja Muranów. Stacja Muranów, Warszawa. Zapraszamy na 18. Będziemy pić herbatę Lady Grey. Tylko świetnie. Lady Grey, bo Earl Greya nie pijemy, tylko nie wiem, czy ludzkość wie, że kurczę, jego żona też zrobiła herbatę. To jest właśnie niesprawiedliwe, to jest właśnie herstoria. Tylko nie z bergamotką, tylko z pomarańczy. Zapraszam serdecznie, ja sama też mam zamiar przyjść, czuję się zachęcona, mam nadzieję, że osoby nas oglądające też się poczuły i bardzo, bardzo wam dziękuję, to było przemiłe spotkanie, ja się dużo ciekawych rzeczy dowiedziałam i na pewno też będę waszą działalność uważnie śledzić, więc super, że nam się udało spotkać. No, my też bardzo dziękujemy i że mogłyśmy pogadać prawie ponad 1,5 godziny. To po prostu luksus w dzisiejszym świecie. Tak. I że mieliście wszyscy, dziękuję wam wszystkim, którzy się wytrzymali te 1,5-2 godziny z nami. Było nam bardzo miło. Dziękujemy. Dzięki bardzo. Wielkiej, dobrej, dobrej nocy. No, pozdrawiamy. Zdrowie. Reset Obywatelski.